Cześć, bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc. Panie Marku. Kochani, bardzo prosimy. Pan profesor Andrzej Nowak jest gotów, a Państwo nie. Proszę zająć miejsca. Andrzeju, zapraszamy. Jeden. Koniec przerwy, początek części numer 2. Pana Andrzeja prosimy. Ty wchodzisz, ja tylko patrzę, co ty robisz. Tak. Drodzy Państwo, przywitajmy gorąco pana profesora Andrzeja Nowaka. Tam są dwa krzesła, ale to jest symboliczne. Profesor wydał książkę nową z długiej serii Polska i Rosja. Premiera była, a będzie teraz premiera Roninowa. Andrzeju, bardzo cię proszę. Dzień dobry Państwu, a raczej dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie do gościnnego dla mnie tyle razy Ronina. Jeśli Państwo pozwolą, usiądę. I nie będę oczywiście streszczał książki historycznej, która jakoś streszcza moje zainteresowania stosunkami polsko-rosyjskimi rozwijane przez ostatnich 40 lat. Natomiast nawiążę oczywiście do zagadnień współczesnych i tak spróbuję spożytkować to, czego się nauczyłem, jeżeli czegoś nauczyłem o Rosji w ciągu tych właśnie poprzednich lat 40. Spoglądając w jej historię, w całą historię stosunków polsko-rosyjskich także. Otóż zwróćmy uwagę na swego rodzaju huśtawkę nastrojów i opinii, jakie przetaczały się przez Polskę, szerzej może nawet przez Europę, chociaż tutaj pewne różnice między Zachodem a Polską na pewno występują, ale ta sinusoida w pewnym sensie była podobna. W momencie agresji, otwartej agresji rosyjskiej na Ukrainę, no jednak strach, zrozumiały strach, strach, który jednakże prowadzi do irracjonalnych interpretacji. Tą w pewnym sensie najbardziej krótkowzroczną, niewiele dającą w zrozumieniu tego, co się działo i tego, co się dalej dziać mogło, ale bardzo wtedy popularną była Putin zwariował, prawda? No, oszalał, zrobił coś, czego przecież nikt nie zakładał. To po prostu musi być indywidualne szaleństwo despoty, cara. Taka jest Rosja, że tam są szaleni despoci i jak zwariuje któryś, no to może się stać coś takiego, prawda? No, takie były reakcje pełne wciąż jeszcze wtedy obaw, że to szaleństwo może rozwinąć się za chwilę, czyli no jeśli nie 24 lutego, to może już na początku marca w wojnę, w której w ruch pójdą przynajmniej taktyczne głowice nuklearne. Pytanie, czy spadną gdzieś w okolicy Warszawy, czy raczej w okolicy Krakowa, czy Rzeszowa, tam gdzie przecież były dostarczane ważne elementy zaopatrzenia wojennego także dla Ukrainy. Było pytaniem stawianym jak najbardziej serio i ostatecznie nie można powiedzieć, że były to pytania pozbawione no, jakiejś podstawy. Ale jednak wydaje mi się, że ta interpretacja Rosji, polityki rosyjskiej, która sprowadza się do psychiatrii, jest interpretacją kaleką i niewiele dającą w zrozumieniu tego, na czym Rosja opiera swoje sukcesy. Kilka tygodni później, w związku z tężejącym, jak się wydawało, oporem Ukrainy, zaskakującym do pewnego stopnia sposobem reakcji Zachodu, który wydawało się nie jest już tylko figurą retoryczną, ale może znowu jakimś pojęciem realnym, zwłaszcza w momencie, kiedy prezydent Biden zwołał z dziwną energią w bazie w Ramstein taką naradę, a właściwie odprawę, bo to trochę tak wyglądało jak odprawa podkomendnych w wojskowej bazie suwerena,
przywódców czy reprezentantów 40 państw, nie tylko natowskich. Wydawało się, że za chwilę no, ta Rosja zostanie złamana. To jest kolos na glinianych nogach, a więc po psychiatrii szalony wódz, prawda, który jest zdolny do wszystkiego, pojawiło się przekonanie, no to jest zgniła siła, która okazała swoją zgniliznę, słabość, ten kolos właśnie na glinianych nogach, którego za chwilę jednak silniejszy Zachód, może wątpiliśmy w jego siłę, ale jednak silniejszy, bardziej skuteczny, nawet Biden, który nie wydawał się takim przywódcą zdecydowanym, a już zwłaszcza nie wydawał się przywódcą zdolnym stawić czoła autorytarnemu wychowankowi czy współtwórcy nawet KGB. Nawet Biden jest jakoś bardziej skuteczny. Zachód wygrywa raz jeszcze konfrontację z tym totalitarnym, autorytarnym, tutaj nie spierałbym się o te słowa, zagrożeniem przychodzącym z Rosji. Rosja jest jednak słaba. Za chwilę będziemy realizowali scenariusze najbardziej optymistyczne. Wtedy właśnie w tej fazie, czyli to było jakieś powiedzmy 2 miesiące, może nawet nieco więcej temu, przypomniała mi się niezwykle ciekawa analiza, jaką opublikował 30 lat temu w dwumiesięczniku Arka, wtedy przeze mnie redagowanym, czyli na progu roku 92, Jacek Bartyzel. Pewien autor ukrywający się pod pseudonimem XZ, dzisiaj bardzo ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczął numer Arki, właśnie ten pierwszy z 92 roku, od takiej prowokacji intelektualnej polegającej na pytaniu, a może powinniśmy zrewidować granice w Europie Środkowo-Wschodniej, upomnieć się o to, co za naszą wschodnią granicą, a co kiedyś należało do II Rzeczpospolitej. To był punkt wyjścia do debaty, w której brało udział kilka osób, między innymi świętej pamięci Jacek Kwieciński. Wypowiedział się niejako na marginesie tej dyskusji, również poproszony o to przez nas, czyli przez redakcję Arki, Zbigniew Brzeziński. Ten głos też zresztą zasługuje na pewnego rodzaju komentarz. Ale wracam do sformułowań Jacka Bartyzela. Otóż Jacek Bartyzel powiedział, że otwierają się oto przed nami, a to było przecież tuż po rozwiązaniu Związku Sowieckiego. To był początek 92 roku, a w grudniu nastąpiło to spotkanie w Wiskulach przy alkoholu, przy którym jakoś swobodniej Borys Jelcyn z Aleksander Krawczuk, może dlatego, że obchodził setne urodziny profesor Krawczuk niedawno w Krakowie, ale mam na myśli innego Krawczuka, ówczesnego pierwszego sekretarza KC Ukraińskiej Partii Komunistycznej, i Stanisław Szuszkiewicz podpisali akt o rozwiązaniu Związku Sowieckiego. I to był właśnie taki moment, trochę jak ten moment z narady w Ramsztajn. No za chwilę nie będzie Związku Sowieckiego, to jest kolos nie tylko na glinianych nogach, ale kolos, który już upadł, spadł z tych glinianych nóg i roztrzaskał się na naszych oczach. Tak się wydawało na progu 92 roku niejednemu. Oczywiście tak naiwnie Jacek Bartyzel, jeden z najwybitniejszych polskich umysłów, na pewno nie podchodził do tego zagadnienia, tylko zwrócił uwagę na to, że odsłoniła się jednak jakaś możliwość gry dla Polski za wschodnią granicą. Gry polegającej na tym, że o ile za naszą zachodnią granicą mamy do czynienia z naszym egzystencjalnym przeciwnikiem, i tutaj żadne warunki gry się nie zmieniły, to znaczy no, interesy niemieckie, interesy polskie są sprzeczne i to trzeba wziąć pod uwagę bez żadnej nienawiści, bez zaślepienia, bez niepotrzebnej histerii po prostu. No tu występuje trudna do uniknięcia rywalizacja, można tylko udawać, że jej nie ma. Natomiast na wschodzie, tam gdzie mieliśmy do tej pory no, potężne imperium jednolite, pojawili się nowi sąsiedzi, to znaczy Ukraina, Białoruś obok Rosji, rzecz jasna Litwa jeszcze także. I w takim razie zwraca uwagę profesor Bartyzel, no możemy grać z Ukrainą przeciwko Rosji, możemy też grać z Rosją przeciwko Ukrainie, właśnie stawiając taki scenariusz no, ewentualnego powrotu do granicy ryskich.
zwraca uwagę po prostu na samo otwarcie możliwości gry, która toczy się do dzisiaj. To była realistyczna ocena. Dalej mamy pewnego rodzaju możliwość gry. Do jakiego stopnia, o tym za chwilę jeszcze powiem. I podsumował te swoje rozważania Jacek Bartyzel i to stawiam jako pewnego rodzaju puentę tego momentu mojego wprowadzenia do dyskusji. Tego momentu, który opisuje nastrój takiej euforii, prawda, no, poczucia nasz strategiczny przeciwnik za wschodnią granicą już leży na kolanach, możemy zrealizować nasze marzenia. Jacek Bartyzel mówił o utworzeniu, przepraszam, zacytuję to dosłownie, bo to bardzo ładnie brzmi. Cesarstwo bałto-ugrosłowiańskie ze stolicą w mieście na skrzyżowaniu historii we Lwowie. To pomysł na pewno nie gorszy od zglajszachtowanej kosmopolitycznej Europy biurokratów i Brukseli, z Brukseli i Strasburga, a z pewnością o wiele lepszy sposób takiego rozmycia linii granicznych, który nie zatraci niczego, co zatraconym być nie powinno. No, piękna wizja, prawda? Wielkie imperium ze stolicą we Lwowie, które zjednoczy cały obszar Trójmorza. Profesorowi Bartyzelowi jako monarchiście głęboko przekonanemu o wyłącznej słuszności ustroju monarchicznego. Dodatkowo tutaj podobał się ten aspekt, że właśnie byłoby to cesarstwo, imperium, ustrój monarchiczny w takiej oto wersji. Sposób na przezwyciężenie tych sporów granicznych. No właściwie przez chwilę wróciły do nas takie myśli, może nie ubrane tak pięknie, jak to w szczegółach w swoim tekście Jacek Bartyzel przed 30 laty przedstawił, ale wróciły. No może Rzeczpospolita się odnowi w tej formie. Niektórych to zaniepokoiło, prawda? No, reakcja środowiska części Konfederacji, Tygodnika do Rzeczy, to już koniec państwa narodowego, stworzymy jakąś rozmywającą naszą tożsamość Rzeczpospolitą znowu. Abstrahuję od tego sporu, nie chcę w tej chwili w to zagadnienie wchodzić, możemy oczywiście w czasie dyskusji do tej kwestii wrócić. Chodzi mi o sam moment, no Rosja leży na kolanach i my budujemy tutaj nasze imperium. No, piękna wizja ze stolicą we Lwowie, nasze, między innymi nasze, z innymi narodami tego regionu. No dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Dzisiaj byliśmy przekonywani przed chwilą i przez wielu jesteśmy przekonywani specjalistów wojskowych, wobec których wiedzy i fachowości chylę czoła, że nie jest tak źle. Bo właściwie do tego się to sprowadza, że Ukraina jeszcze walczy, że Rosjanom wyczerpią się zapasy, że ich zapasy się zużywają, że chociaż oczywiście no, Zachód nie stanowi już niewątpliwie takiej jedności, jak się przez chwilę zdawało 100 dni temu, tylko jest coraz wyraźniej podzielony, ale wciąż jeszcze ta Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę, a w każdym razie złamać ten napór rosyjski. Ale mam wrażenie, że coraz trudniej jest nam uwierzyć w to, że tego rodzaju analizy przedstawiają pełną rzeczywistość. Ja nie jestem przekonany tymi analizami, muszę tak powiedzieć. To znaczy nie wierzę w to, że Ukraina pozostawiona sobie tak, jak jest w tej chwili, przy bardzo ograniczonym strumieniu dostaw, z ograniczoną jednak, bardzo ograniczoną liczbą żołnierzy, tych, którzy mogą zostać wysłani na front w zastępstwie tych, którzy już zginęli albo są ranni, przy ogromnej fali jednak dezercji. Pamiętajmy, kilkaset tysięcy poborowych ukraińskich uchyliło się od tego obowiązku, co jest normalne, to nie jest pretensja. Wyobrażam sobie, że gdyby w Polsce pojawiła się taka sytuacja, słusznie zadane pytanie ostatnie, jak wiele innych oczywiście bardzo ważnych uwag w wystąpieniu mojego poprzednika, jak my byśmy się zachowali wobec takiej wojny. Myślę, że tych, którzy by się uchylali od służby, byłoby jeszcze pewnie więcej niż na Ukrainie. A w każdym razie moje stwierdzenie, że no Ukraińcy nie mogą czerpać bez ograniczeń do rezerw ludzkich, nie jest żadnym wyrzutem, tylko stwierdzeniem faktu. Rosjanie mają tych rezerw po prostu trzykrotnie więcej i taka jest najprostsza matematyka w tej sprawie. Po prostu jest ich trzy razy więcej, a może nawet nieco więcej niż trzy razy. Przepraszam, że tak to ujmę. Ponieważ realnie państwo ukraińskie w granicach sprzed 24 lutego zamieszkiwało około 37 milionów mieszkańców.
nie 52, jak w 1991 roku w granicach, no oczywiście wtedy całej Ukrainy, tylko 37. Ukraina była najszybciej wyludniającym się krajem na świecie. Nie tylko w Europie, ale na świecie. Wskutek migracji, wskutek no oczywiście słabego przyrostu, tak jak u nas, a raczej braku przyrostu. Więc zwracam uwagę na zmianę nastroju. Znów teraz nie wchodzę w analizę strategiczną, tylko chodzi mi o podejście do nowej fazy naszego rozpoznania tego konfliktu. A więc Rosja może jednak wygra, może postawi na swoim, wraca do nas ta myśl, prawda? Może nie do wszystkich, może wciąż wierzymy w to, wielu z nas, że Rosja jednak przegra ten konflikt. Mnie w tej chwili chodzi o to, żeby pokazać te różne momenty w naszej recepcji tej wojny. I teraz króciutka analiza, powiedziałbym, skutków intelektualno-politycznych każdego z tych momentów. Pierwszy moment, skoro Putin zwariował i jest bardzo niebezpieczny, no to cała nadzieja, że ktoś wymieni Putina. Czyli, że będzie jakiś przewrót. Wciąż się mówiło, przewrót nastąpi w Rosji, zamienią Putina na kogoś innego. Przecież tyle razy w historii Rosji to było, że jakaś tam jedwabna szarfa poszła w ruch, czy zachorował na hemoroidy, prawda, jak mąż Katarzyny przez nią, czy raczej na jej rozkaz zamordowany. Oficjalnie zmarł na hemoroidy Piotr III. No więc, prawda, wiemy, że są takie tradycje. Otóż myślę, że jest to rekordowo głupia interpretacja, tak bym powiedział. Rekordowo głupia, ponieważ każda zamiana Putina będzie zamianą na coś gorszego z naszego punktu widzenia. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie żebym szczególną sympatią pałał do Władimira Władimirowicza, ale po pierwsze jest to polityk, który no, utrudnia powrót do, jak to się dzisiaj mówi, pełnowymiarowych stosunków dyplomatycznych, politycznych i gospodarczych z niektórymi przynajmniej krajami zachodnimi, w każdym razie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest łatwo sobie w tej chwili wyobrazić powrót do rozmów między Putinem a Bidenem w sytuacji, kiedy Biden kilkakrotnie użył określenia morderca, zbrodniarz w stosunku do Putina, to jest pewnego rodzaju trudność. Kiedy pojawi się ktokolwiek, choćby 10 razy gorszy kagiebista, są gorsi kagiebiści od Putina, to nie wiem, czy znaczy nie mam pojęcia, jak jest w detalach tej biografii, ale wiadomo, że KGB nie wychowywało aniołów, tylko różne rodzaje zbrodniarzy, no tak bym powiedział. A niemal cała elita polityczna współczesnej Rosji składa się z KGB-istów lub funkcjonariuszy SWR, czyli dawnego GRU. No więc mamy do wyboru takich lub innych KGB-istów. Oprycznina, tak jest, czyli szlachta, nowa szlachta, jak to powiedział Siergiej Naryszkin, który przez chwilę dowodził tym nowym KGB w 2002 roku, użył takiego określenia. To jest nowa elita, nowa szlachta rosyjska. Prawda? Oczywiście ktoś tam mówił o Nawalnym. No, Nawalny, przypomnijmy, że jeśli idzie o jego program terytorialny, jest bardziej otwartym imperialistą od Putina. Znaczy, to jest ktoś, kto chce zwalczać korupcję w Rosji, ale po to, żeby tym szybciej, tym skuteczniej zabrać to, co Putin nieudolnie robi, no bo właśnie ma skorumpowaną maszynę, a Nawalny by ją chętnie no, naprawił. Ale nie po to, żeby zrezygnować z ekspansji, tylko żeby szybciej restaurować to wielkie imperium, liberalne imperium. Będzie się nazywało liberalnym imperium, ale będzie tak samo podporządkowywało sąsiednie kraje. I co najważniejsze, przy aplauzie Zachodu. To jest najważniejsze. Putin będzie miał kłopoty z uzyskaniem pełnej, powiedziałbym, akceptowalności, przynajmniej na części salonów, czy w części salonów zachodnich, części salonów amerykańskich, tak bym powiedział, części. Co do Europy Zachodniej, o tym za chwilę. Natomiast Nawalny naturalnie byłby na rękach noszony. Chcesz Polskę? Bierz Polskę. Grunt, żeby Rosja była liberalna. No, takie zachowanie będzie oczywistością w świetle tego, co słyszymy na temat Polski, w świetle tego, co słyszymy na temat Rosji w wypowiedziach najważniejszych polityków Europy Zachodniej. Nie należy upokarzać Rosji. Czy ktoś słyszał o tym, że nie należy upokarzać Polski? Któryś z polityków zachodnich powiedział coś takiego? Przecież systematycznie upokarzają, prawda?
rząd polski wybrany demokratycznie. Więc widać różnicę w podejściu, która zmaterializowałaby się no niewątpliwie niekorzystną dla nas zmianą szybkiego porozumienia najważniejszych państw zachodnich z takim wybranym na miejsce w cudzysłowie szaleńca Putina, Rosjaninem, i przypieczętowałaby nasz los, no powiedziałbym, peryferii, co do której statusu negocjowałaby Moskwa czy Kreml z partnerami zachodnimi. Druga sytuacja to jest sytuacja no, tego przekonania, że Rosja już padła, już jej nie ma. Sytuacja, której chyba nie musimy już analizować poważnie, bo wiemy, że ona się nie sprawdziła i w moim przekonaniu nie sprawdzi się prędko. Dlaczego? Dlatego, że Rosja nie działa na zasadzie szaleństwa. Rosja nie działa na zasadzie indywidualnego kaprysu Władimira Putina. Rosja działa na zasadzie długofalowej polityki, którą opisuję między innymi ja w tej książce. No po prostu wszystko, co robi Putin, jest zgodne z tą tradycją, której poświęcili książki tacy analitycy jak Tibor Samueli na Węgrzech, Richard Pipes w Ameryce, wcześniej u nas Jan Kucharzewski czy Felix Koneczny. Dziesiątki innych znakomitych znawców Rosji, którzy Rosję poznali i wiedzą, czego od Rosji można się spodziewać. Prawda? A więc stąd wyprowadzam tylko taki apel, no raczej zrezygnujmy z nadziei na szybki upadek Rosji, bo ona się taka wizja raczej chyba nie ziści inaczej niż za pomocą opatrznościowej interwencji, która oczywiście zawsze jest możliwa, zawsze należy ją brać pod uwagę, ale realistycznie, racjonalnie moim zdaniem jest to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Jak zareagować wobec tego na trzecią z opisanych tutaj sytuacji? Wojna się przeciąga. Widać, że Ukraina no niewątpliwie nie wygrywa w tej wojnie, przynajmniej tyle można powiedzieć, chyba bez oskarżenia o jakąś tendencyjność. Co w takim razie mamy zrobić? Po tej euforii, po pierwszym strachu, czy mamy w takim razie wrócić do jakiejś myśli, a może trzeba się z tą Rosją uładzić, pogodzić? I to jest kwestia, którą trzeba rozważyć na serio. Co robić w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że Rosja nie zniknie z mapy, że no, nie będzie dotknięcia czarodziejskiej różdżki, która usunie ten problem nam z drogi i pozwoli nam umieścić w tym, prawda, trudnym położeniu geopolitycznym naszą piękną wizję imperium ugrosłowiańsko-bałtyjskiego czy jakieś inne międzymorze. No, trzeba zastanowić się nad odpowiedzią na sytuację realną, z którą dzisiaj mamy do czynienia. I w takiej sytuacji warto przypomnieć sobie, jak działa Rosja, jak Rosja będzie wpływała na to nasze myślenie i w Polsce, i trochę inne myślenie, ale bardzo mocno nas dotyczące na Zachodzie. W przypadku Polski warto przypomnieć sobie o zasobach agentury czynnej, która jest w Polsce. Nie mam na myśli tylko Mateusza Piskorskiego, prawda, no, takiego powiedziałbym oficjalnego przedstawiciela tej czynnej agentury rozpracowanego przez ABW. Ale mam na myśli ludzi, którzy nawet jeśli nie są opłacani przez Rosję, to działają jak agentura wpływu. Tyle mogę powiedzieć bezpiecznie i bez żadnej przesady. Pozwolę sobie przytoczyć cytaty. Bardzo ubolewam nad tym, że nie przytacza się w ogóle w naszej prasie, w naszych mediach wypowiedzi najważniejszych polityków, doradców polskich z okresu poprzednich, czyli sprzed rządów PiS, kilkunastu lat w sprawach Rosji. No nie przytacza się w ogóle, nie wraca się do tego, co mówił Tusk, co mówił Sikorski. No dzisiaj ekscytuje się, że Sikorski mówi, żeby bombę atomową dać Ukrainie. No oczywiście jest to kompletna brednia i autopromocja tego skompromitowanego polityka. Dlaczego brednia? Nie dlatego, że to zły pomysł, tylko wiadomo, że kompletnie nierealny.
że nikt rzecz jasna tego apelu nie posłucha. Służy więc tego rodzaju hasło przykryciu faktycznych, wieloletnich działań tego polityka jako niezwykle efektywnego, sprawnego rzecznika interesów Moskwy, Władimira Putina. Ale tu chcę przytoczyć Państwu wypowiedzi innego, głównego doradcy do spraw polityki zagranicznej, prezydenta Komorowskiego. Państwo zgadną, kto. Może w ten sposób się pobawimy. Rozmowa w Radio Z w lutym 2007 roku, tuż dosłownie kilka godzin po wystąpieniu Władimira Putina na konferencji w Monachium dotyczącej bezpieczeństwa, tej periodycznej, corocznej konferencji, ale to było najważniejsze wystąpienie w całej historii tej konferencji wieloletniej, na którym, czy w czasie którego Władimir Putin jednoznacznie zadeklarował wojnę z Zachodem. To był luty 2007 roku. U nas to zostało przykryte, no bo była przyjaźń polsko-rosyjska, więc nie mówimy o tym. Doradca mówi tak. Polska się samoizoluje. Nie było nas w Monachium. Byliśmy, a właściwie jakby nas nie było, bo byli tam tacy nikli przedstawiciele Polski. Chodziło mu o wypowiedzi przedstawicieli prezydenta, wtedy Lecha Kaczyńskiego. Cytuję dalej. Putin niczego strasznego nie mówił. On tylko ostrzegał Zachód przed wkraczaniem na drogę wyścigu zbrojeń, bo trzeba uznać pewną prawdę, ona wynika z raportów międzynarodowych, to w tej chwili Zachód dyktuje wyścig zbrojeń. Rosja musi reagować. W tym sensie, to przykro powiedzieć, ale Putin w tym miejscu akurat miał rację. Owszem, ton prezydenta Putina był groźny. Niektórzy odebrali to jako początek następnej zimnej wojny. Ale to są tylko skłonności do nadinterpretacji, do histerycznego reagowania. To nie było grożenie. To był raczej taki krzyk rozpaczy, rodzaj takiej strategii powstrzymywania. Bo Putin przecież wiadomo, że Rosja jest okrążana przez Amerykę, przez Zachód, w różnych miejscach jest przyciskana. I w tym sensie to była reakcja dość rozpaczliwa. Czyli biedna Rosja jest osaczona przez Zachód, przez Amerykę i Putin rozpaczliwie słownie próbuje tej militarnej agresji amerykańskiej zapobiec. Słucham? Nie, nie, to pan profesor Roman Kuźniar, żeby postawić kropkę na T. To on był głównym doradcą do spraw polityki zagranicznej prezydenta Komorowskiego. Ten sam autor w momencie, kiedy Rosja nie tylko najeżdża na Gruzję, ale odrywa od niej kawałki terytorium, dokonuje zmiany granicy. Po raz pierwszy od czasu, to prawda, trzeba to przypomnieć, kiedy Amerykanie zrobili to, to prawda, to znaczy Kosowo. Kosowo było bardzo złą interwencją, mówię to z pełną odpowiedzialnością, z punktu widzenia stabilności Europy i pewnych reguł gry, które naruszyli wtedy Amerykanie. Różnica polega na tym, że Amerykanie dokonując przemocą zmiany granicy w Europie Południowej, uznając niepodległość Kosowa przy wsparciu NATO, nie przyłączyli Kosowa do Stanów Zjednoczonych, a przecież Osetia Południowa i Abchazja są de facto koloniami czy nadzwyczajnymi republikami Federacji Rosyjskiej. No nie mają formalnie takiego statusu, ale faktycznie zostały przyłączone do Rosji. I to jest pewnego rodzaju różnica, którą trzeba wziąć pod uwagę. No ale w każdym razie sytuacja, o której mówię, miała miejsce w sierpniu roku 2008. Czołgi rosyjskie jadą na Tbilisi. Prezydent Kaczyński powiedział, co powiedział, a profesor Roman Kuźniar na łamach Europy, dodatku do dziennika, wypowiada się w ten sposób. Pojawiają się zapowiedzi nowej zimnej wojny, oburzenie na rosyjski imperializm i bicie na alarm, że następny będzie Krym, a potem może nawet Kijów, nawet Warszawa. Fantazje bez granic i zadziwiająca amnezja. Owszem, Rosja poniesie karę za swoją operację militarną przeciw Gruzji,
ale ta sama Rosja będzie się wystrzegać jakichkolwiek innych akcji, które byłyby dla niej nieopłacalne. Moskwa potrafi kalkulować. Gruzja się podłożyła i Rosjanie postanowili to na zimno wykorzystać, a przy okazji wzbudzić respekt na Zachodzie. Czyli Gruzja się podłożyła, no Rosjanie wykorzystali okazję, ale już nigdy więcej nic takiego nie zrobią. Prawda? I w tym duchu trwały te rady, dorady i krytyki oczywiście tych, którzy mówili, że no jednak Rosja ma pewien jasno formułowany, otwarcie formułowany właśnie przez prezydenta Putina, który niczego nie ukrywał. On cały czas mówi otwarcie, o co mu chodzi. Na tym polega pewnego rodzaju urok tej polityki. Że nie trzeba sięgać do jakichś tajnych źródeł, wystarczy czytać stronę prezydenta Federacji Rosyjskiej, powszechnie dostępną w języku rosyjskim i angielskim. Otóż ci, którzy czytali, albo nawet nie czytając, mniej więcej wiedzieli, no, jakie są te plany rosyjskie jasno deklarowane, no, byli okrzyczani szaleńcami, prawda, lub łobuzami, lub marionetkami Ameryki przez agentów wpływu Moskwy w Polsce. Mówię to dlatego, żebyśmy przypominali naprawdę tego rodzaju wypowiedzi, bo no dzisiaj bardzo często ci ludzie właśnie jak Sikorski występują w roli jakichś jastrzębi. Ja zawsze mówiłem, no Rosja zawsze niebezpieczna. Kłamią po łajdacku, bezczelnie. Uczciwi są tylko ci z nich, którzy nadal mówią, trzymajmy się Rosji, bądźmy z Rosją, zawsze to mówiliśmy. Takich szanuję nawet, powiedziałbym, bo to jest pewnego rodzaju prostolinijność. Tylko takich jest bardzo niewielu. Więcej jest takich łajdaków, którzy jednego dnia mówią jedno, drugiego coś innego. No ale nie o tym miałem mówić, więc nie będę w tej kwestii rozwijał swoich emocji, bo one są zupełnie niepotrzebne. Chodzi mi o to, że oprócz pewnego rodzaju zasobów ludzkich, jak się to mówi dzisiejszym okropnym językiem, Rosja dysponuje w Polsce i na Zachodzie szerzej możliwością odwołania do pewnej postawy. Postawy w pewnym sensie naturalnej w naszym zachowaniu. Postawy lęku przed siłą, którą jawnie, otwarcie się okazuje. Taką przemocą manifestowaną, z grubą pałą w ręce, rakietą wystrzeloną, prawda, czy czołgami puszczonymi w ruch. I tego rodzaju brutalna siła nieraz przekonywała i Polaków w XVIII wieku, i tych w XIX wieku, i tych w XX, i w XXI, jak widać, do tego, żeby pokłonić się tej sile. Nazywa się to realizmem. To znaczy, skoro Rosja jest od nas silniejsza, my jesteśmy słabsi, nie możemy odpowiedzieć sami skutecznie Rosji, no to oczywiście powinniśmy się jej pokłonić, uznać jej żądania, roszczenia, bo może one w stosunku do nas nie będą tak daleko idące. Jutro akurat w Amikusie będę mówił o dwóch Polskach, o tym podziale na dwie Polski, kiedy on się zrodził. I w związku z tym właśnie jako ilustrację tej postawy, o której mówię, gdzieś tam wygrzebałem piękny francuski dramat Adama Mickiewicza, Jakub Jasiński, czyli Dwie Polski. I tam właśnie w dialogu przedstawiciela właśnie tej orientacji, którą z jednej strony można uznać za agenturę wpływu, wtedy Katarzyny II, ale zarazem wyraz takiej kalkulacji realistycznej. Mickiewicz z pełną powagą i takim, powiedziałbym, głęboko uczciwym potraktowaniem przedstawił rację owych realistów XVIII wieku w osobie biskupa inflanckiego Józefa Kazimierza Kosakowskiego. Zawisł 9 maja 1794 roku, bardzo niedaleko stąd, przed kościołem Bernardynów na Nowym Świecie. Co warto przypomnieć właśnie, może dzisiaj także. Otóż biskup inflancki w tymże dramacie mówi tak. W odpowiedzi na zarzut swojego interlokutora, patrioty, który dziwi się, że biskup pobiera pensję z Moskwy. Biskup odpowiada, przyjmuję tę nędzną pensję i pozwalam, by wszyscy o tym mówili, aby podburzyć przeciw sobie opinię i dać w ten sposób imperatorowej porękę mojej wierności.
Ona uważa mnie za zaprzedanego Rosji. To jest coś, co warto zapamiętać. Dzisiaj jest to rzadziej praktykowane, ale w naszej historii było nieraz praktykowane, nie tylko w XVIII wieku. Dlaczego warto to przypomnieć? Ponieważ odzwierciedla to sposób działania Rosji i powiedziałbym zakres oczekiwań Rosji w stosunku do swoich polskich partnerów. Słowo partner oczywiście wpisuję tu w cudzysłów, bo nie chodzi o żadnych partnerów, chodzi o narzędzia pozbawione jakiejkolwiek suwerenności. To jest mój punkt krytyki wobec margrabiego Wielopolskiego, który rubli żadnych od Rosji carskiej nie brał, nie potrzebował ich może aż tak bardzo, ale celowo szczycił się tym, że prowokuje polską opinię, że na pewno nie reprezentuje Polaków, społeczeństwa polskiego. I oto właśnie mocodawcom z Petersburga, wcześniej Moskwy, potem znowu Moskwy, chodzi, że jeżeli jest jakiś wiarygodny partner, czyli de facto narzędzie w Polsce, to jest ktoś, kogo polskie społeczeństwo nie poprze, kto zerwał z tym społeczeństwem. I w ten sposób daje gwarancję, że jest zależny w 100% od Moskwy. To jest bardzo ważne, prawda, żeby nie mógł ktoś taki się oderwać od tej zależności moskiewskiej. Można to uzyskać właśnie w taki sposób, o jakim mówi biskup Inflanski, albo inaczej, w sytuacji, kiedy panuje atmosfera powszechnego potępienia dla tego rodzaju intryg korupcyjnych, no to mieć papiery, haki na takiego, kto właśnie te pieniążki bierze z kasy ambasadora, prawda. Ale ciekawszy jest drugi element argumentacji biskupa Inflanckiego. Kiedy jego interlokutor, referendarz, zwraca uwagę, że pewne ryzyko, konieczność odwagi w walce o obronie państwa, suwerenności jest wpisana w samoistnienie suwerennego państwa. Jak masz państwo, to musisz bronić, ryzykować w obronie tej niepodległości. Biskup odpowiada. A czyż jesteśmy w stanie obronić się przeciw trzem najpierwszym potencjom? Czy mamy jakichś sprzymierzeńców? Prusy wskutek swego położenia geograficznego zdane są na łaskę i niełaskę Francji. Nie dowierzają Austrii i zawsze będą ciążyć ku Rosji. Austria boi się Rosji. To prawda, ale stokroć więcej boi się jakobinizmu francuskiego. Wie, że kiedyś będzie pożarta, ale Rosja zjada ją po kawałeczku i będzie potrzebowała 100 lat na pochłonięcie cesarstwa austriackiego, podczas kiedy Francja połknąć je może od razu. Austria zacznie od tego, że rzuci nas Rosji na pastwę, aby ją tym zaprzątnąć na jakiś czas. Referendarz, czyli jego interlokutor, w odpowiedzi. Tak wtedy, gdyśmy zagrożeni przez trzech śmiertelnych wrogów, to zamiast się bronić, waszmość, zajęty jesteś tylko wyborem, jaką śmiercią i z czyjej ręki zginąć. Podajesz gardło temu, który jest najbardziej rozżarty. Biskup odpowiada. I najpotężniejszy. Czyli poddajmy się najpotężniejszemu. Wszyscy są tutaj naszymi wrogami. Biskup nie mówi uczciwie, że tamci są lepsi, gorsi. Wszyscy chcą nas zlikwidować. To poddajmy się temu najsilniejszemu. Dlaczego odtwarzam fragmenty tego tekstu i to rozumowanie? Nie tylko dla zilustrowania pewnego rodzaju postawy nazywanej realistyczną uległości wobec siły, ale dla zwrócenia uwagi na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tej postawy w naszym przypadku. Bardzo współcześnie ważny. Otóż w naszym położeniu geopolitycznym, mierzonym doświadczeniami zwłaszcza ostatnich 300 lat, głównym argumentem na rzecz poddania się Rosji jest stwierdzenie, nikt nam nie pomoże, to pierwsze, czyli Zachód nas zawsze zostawi. To jest pierwsza reguła realistów. Jednak Zachód nam nie pomoże, więc trudno, jesteśmy tutaj między Rosją a Niemcami, to wybierajmy chyba jednak Rosję. Ale jest drugi aspekt, który także znakomicie wydobył, bo to już był koniec XVIII wieku, rewolucja francuska, jakobini, biskup Inflanski. Jest jakaś groza zachodniej rewolucji, nihilizmu, która idzie stamtąd. I w takim razie co mamy wybrać? Czy tamten zachodni nihilizm, rewolucję, czy jednak Rosję, która jest groźna, brutalna, zajmie nas, ale przynajmniej
nie zostaniemy wchłonięci przez ten wir nihilizmu idącego od Francji, Francji rewolucyjnej. I myślę, że to jest dzisiaj niezwykle rozpowszechniona argumentacja na rzecz wyboru Rosji. Argumentacja, do której oczywiście Rosja świadomie sięga w swojej propagandzie. W skrócie brzmi on tak, państwo to znacie, ale powtórzę najkrócej. No tylko Rosja uratuje nas przed zgnilizną Zachodu. Zachód, prawda, te wszystkie straszne rzeczy, które tam się dzieją, ideologiczne szaleństwa, które Putin podejmuje w swoich przemówieniach, mówi, prawda, o tym. Na przykład o, no współczuję pani Rowling, autorce, jak się nazywała ta książka, Harry Potter, tak, że teraz doświadczają fala prześladowań ze strony kolejnej generacji feministek. Czy zwraca się uwagę na szaleństwo niszczenia kultury przez ruch Black Lives Matter i tak dalej, i tak dalej, prawda? I wielu ludzi przyjmuje to, mówiąc, no tak, no u nas to szaleństwo, prawda, reżim pandemijny tylko wzmacnia, przyspiesza realizację totalitarnej struktury, jaką budują potomkowie Jakobinów. I to są obserwacje oparte na bardzo, powiedziałbym, wnikliwej i uczciwej analizie rzeczywistości. Błąd tej analizy polega na tym, że widzi się w Rosji antidotum, przeciwwagę, zamiast widzieć w niej zasadniczy element współdziałania. Współdziałania z tym systemem. One wzajemnie sobie pomagają. Nie posunie się naprzód ten system, którego bał się biskup Inflanski, który trwa na naszych oczach oczywiście dalej. Dzięki marszowi przed instytucje dokonanemu w XX wieku przecież dominuje bezwzględnie w świecie zachodu ta mentalność neojakobińska. To nie mogłaby ona zatriumfować, gdyby nie odwoływała się do strachu przed tym, no widzicie, co jest alternatywą, dziki Putin. Dziki Putin natomiast odwołuje się do strachu przed tamtą alternatywą. I dzięki temu właśnie w doskonałej symbiozie te dwa systemy przedstawiają swoim ofiarom świat jako system ograniczony do alternatywy. Jak to Zygmunt Krasiński w połowie wieku XIX opisał w jednym z listów, to świński świat, w którym trzeba wołać do gilotyny, czyli do Jakobinów, ratuj nas od tego carskiego topora i do topora carskiego ratuj nas przed gilotyną. Tu nie ma dobrego wyboru. Wybór jest tylko taki, o jakim mówił referendarz, ten właśnie interlokutor do biskupa Inflanckiego. Powtórzę, nie, zupełnie nie. Tak wtedy, gdyśmy zagrożeni przez trzech śmiertelnych wrogów, to zamiast się bronić, wasz mój zajęty jesteś tylko wyborem, jaką śmiercią i z czyjej ręki zginąć. Bronić się, mamy się bronić przed jednym i przed drugim, a nie wybierać. Nie, to jednak Putin będzie lepszy. Albo nie, to jednak, prawda, druga strona tego problemu będzie lepsza. Nie, to jest oczywiście samobójczy wybór. Dlaczego uważam, że samobójczy? Teraz ograniczam się do strony rosyjskiej. Dlatego, że Rosja nie ma do zaoferowania żadnej ochrony czy opieki dla tych, których wyzwala, że tak powiem. Rosja konsekwentnie przedstawia swoją wizję tożsamości wobec własnych poddanych według jednego klucza, niezmiennego, a w każdym razie dominującego, bo oczywiście były pewne warianty w Rosji petersburskiej, ale wciąż wracał, zwyciężał ten wariant. Rosja jest osobnym światem, który ma ambicje zdominować całość kontynentu eurazjatyckiego, całość Europy i zapanować nad tym światem.
Słowo imperium, imperium w rozumieniu klasycznym, zobowiązuje właśnie do panowania nad całym światem. I Rosjanie od czasu doktryny Moskwy III Rzymu z XVI wieku wciąż wracają do tej idei, przeciwstawiając cały Zachód sobie. Tu nie ma ostatecznie podziału na lepsze Niemcy, gorszą Amerykę. Cały Zachód jest wrogiem, wszyscy. Oczywiście najgorsze są te małe piątki tutaj najbliżej, takie jak Polska, które trzeba rozdeptać jak najszybciej, ale to jest etap tylko. Cały Zachód jest wrogiem do pokonania, do obezwładnienia, do celu. Ale oczywiście istnieją etapy w tej strukturze. Pierwszym etapem jest ten etap, na którym zatrzymują się, no powiedziałbym, ludzie, którzy w ogóle nie znają Rosji, którzy uważają siebie za realistów, a są po prostu niedoukami, pozbawionymi jakiejkolwiek wyobraźni politycznej. Mam na myśli tych, którzy mówią, no nie, może rzeczywiście wróćmy do tego scenariusza, my weźmiemy Lwów, może Grodno, bo to przecież nasze ziemie. Są związane oczywiście z wielowiekową obecnością polskości tam. Ale jeżeli ktoś myśli, że te oferty, które Putin składał, rzeczywiście chyba co najmniej dwukrotnie wiemy o tym, że składał Donaldowi Tuskowi i Radosławowi Sikorskiemu w różnych konfiguracjach takie oferty rozbioru tych ziem. No, oczywiście składa je w ramach owej wieloetapowej struktury. Dzisiaj dokonujemy rozbioru Ukrainy z Polską. Ale jutro oczywiście, że dokonamy rozbioru Polski z udziałem Niemiec. No to jest normalne. Dlaczego nie? Niech mi ktoś powie, dlaczego Rosja miałaby nie dokonać w następnym etapie, jeżeli już dokona rozbioru Ukrainy, nie dokonać rozbioru Polski z Niemcami. W imię czego? W imię jakich zasad moralnych albo politycznych? No nie ma żadnego sposobu, żeby zatrzymać tę logikę. Raz dokonany rozbiór, otwiera drogę do następnych rozbiorów. I Polska nie będzie beneficjentem tego systemu rozbiorów, tylko ofiarą. Musi tak być, po prostu musi tak być. I to, że Polska jest w tym układzie, który wyobraża sobie Putin i jego doradcy, idealną ofiarą, że nie ma tu miejsca na żadne partnerstwo, świadczą znów otwarte deklaracje stron prezydenta Federacji Rosyjskiej z ostatnich lat. Dam Państwu dwa przykłady, albo trzy, ale nie będę już się rozgadywał bardzo, tylko no, chcę jakby to uwypuklić, jakby ten sposób myślenia. Przykład pierwszy sprzed kilkunastu miesięcy, początek roku 2021. Czasopismo wydawane przez administrację prezydenta Federacji Rosyjskiej, taka wizytówka rosyjskiej politologii Russia in Global Affairs, Rosja w globalnej polityce, bo to w dwóch wersjach językowych się ukazuje czasopismo. Bardzo często cytowane przez media zachodnie, poważny redaktor naczelny Fiodor Łukjanow, dawniej no taki jakby się wydawało może nawet okcydentalista, w każdym razie zwolennik liberalnego imperium rosyjskiego. I w pierwszym numerze zeszłorocznym przedstawiona jest dyskusja historyków, politologów, socjologów na temat rosyjskiej strategii polityki historycznej i propagandy zagranicznej. Bardzo otwarta, to szczerze wszyscy mówią. Mój wieloletni kolega, który no właśnie reprezentował taką Rosję liberalną, Aleksiej Miller, nie mający nic wspólnego z jego imiennikiem i nazwisknikiem, że tak powiem, szefem Gazpromu, występuje tam właśnie, no wcześniej występował zawsze jako liberał oczywiście, ale wtedy już wystąpił nie jako liberał, tylko jako specjalista od spraw polskich. Mówi tam w tym tekście, Polska jest idealnym dla nas przeciwnikiem. Przecież to jest kraj, o którym każdy w Brukseli, w Strasburgu, w Waszyngtonie i w Jerozolimie wie, że to jest antysemicka, ciemna siła, która zagraża Zachodowi. I trzeba to eksploatować właśnie. Po prostu tak się porozumiemy zarówno z siłami postępowymi na Zachodzie, jak też z siłami liberalnymi, bo rozróżnia socjalistów i liberałów. Ale akurat w tym przypadku socjaliści i liberałowie mają jedno zdanie na temat Polski.
I tu mamy świetny materiał do wygrania. Podjął ten wątek Władimir Putin kilka miesięcy później w swoim tekście opublikowanym w National Interest, takim bardzo ważnym piśmie intelektualnym ukazującym się w Ameryce. Tam Francis Fukuyama ogłosił swój słynny esej 33 lata temu, Koniec historii. Potem Rosjanie sprytnie przejęli samo pismo, de facto teraz jest to tuba rosyjska, ale w Ameryce niby nikt o tym nie wie. Otóż Władimir Putin ogłosił tam ogromny tekst historyczny, esej historyczny, w którym, przepraszam, to było niedługo przed tym właśnie tekstem w Russia and Global Affairs. Tekst historyczny, w którym zaczyna od oskarżenia wiceministra spraw zagranicznych II RP, że był głównym twórcą koncepcji Holokaustu i że to od rządu polskiego zaczyna się Holokaust, rządu II Rzeczpospolitej. To jest główna teza przedstawiona setkom tysięcy, przesada. Nakład National Interest to jest 15 tysięcy egzemplarzy, czy około 20, no ale dociera do wszystkich przedstawicieli elit amerykańskich, bo to jest pismo do elit. A w każdym razie absolutnie wszystkich tych, którzy interesują się polityką międzynarodową. I ten przekaz tam jest przyjęty i trafia na podatny grunt. Po części dlatego, że rzeczywiście ten obraz Polski antysemickiej jest głęboko ugruntowany, ale po drugie z innego jeszcze powodu, który trzeba tutaj podkreślić, uwypuklić, także dla zanalizowania naszej sytuacji obecnej. Otóż o ile zwracamy teraz uwagę na politykę niemiecką, francuską, włoską, która bardzo sprzyja Putinowi w tym momencie i rzeczywiście stara się jakiś taki czerwony dywan pod jego stopy rozciągnąć, żeby mógł po tym dywanie wrócić do Europy, żeby można było otwarcie znowu uroczyste zorganizować drugiej nitki gazociągu tak potrzebnego dla programu Fransa Timmermansa Fit for 55, no bo bez tego gazu rosyjskiego nie da się zrobić tej zielonej rewolucji. No oczywiście potrzebne niemieckiemu biznesowi, ale zapominamy o tym, że zmienia się bardzo szybko sytuacja w Ameryce. Bardzo szybko. Na no, zdecydowaną niekorzyść jakiejkolwiek myśli o utrwaleniu amerykańskiej aktywnej obecności na Ukrainie i wspierania Ukrainy w walce o jej zwycięstwo. Co innego oczywiście utrzymanie Ukrainy, jakiejś resztówki ukraińskiej. Skąd ta zmiana? No, prezydent Biden nie z jakichś głębokich przekonań zdecydował się na swoją aktywność tutaj na odcinku ukraińskim, tylko ze względu na swoje rekordowo niskie notowania po Reuterazie z Kabulu, prawda, z Afganistanu. No, okazał słabość kompromitującą. Jeszcze jedna taka słabość i te notowania przebiłyby poziom zero, co się jeszcze nikomu nie udało z prezydentów amerykańskich, ale w tą stronę zmierzały notowania prezydenta Bidena. No więc wykorzystał okazję i chwała Bogu, bardzo dobrze. Oczywiście nie on sam o tym decyduje, na pewno tak zwane głębokie państwo amerykańskie też, ale ten czynnik demokratyczny, wyborczy wewnątrz amerykański jest tu ważny. Wydawało się Bidenowi, że to mu się opłaci, odbuduje swoje słupki. Ale te słupki się nie odbudowały wcale po interwencji specjalnie. No one nadal są bardzo niskie, no bo wiadomo teraz inflacja. Nie ma może takiej opozycji w Ameryce, aż takiej jak w Polsce, która by twierdziła, no zwłaszcza, że Republikanie nie mają tej siły, prawda? Gdyby odwrotnie to było, gdyby rządził republikański prezydent, a opozycja była demokratyczna, to może trąbiono by, że no nie ma żadnej Putin inflacji, tylko wszystkiemu winien Biden, znaczy prezydent republikański, no ale ponieważ jest prezydent demokratyczny, więc to nie kwestia opozycji, prawda, tej jakiejś medialnej, mainstreamowej osłabia Bidena, tylko realne skutki tej wojny, no i przede wszystkim realne doświadczenie słabości tej administracji i jej no, rozmaitych, powiedziałbym, szaleństw. To takie zresztą, przepraszam, że na marginesie chaotycznie, ale zrobiło to na mnie duże wrażenie. Czasem zaglądam na Stare Miasto w Krakowie, na ulicy Stolarskiej obok siebie, dosłownie obok siebie, są trzy konsulaty. Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają zamiast swojej flagi flagę LGBT. Niemcy i Francja mają swoje flagi narodowe, to trzeba przyznać. No, normalne, niemiecką i francuską. No więc
No, Ameryka, amerykański rząd w każdym razie ma też takie oblicze, o którym nie można całkiem zapomnieć i problemy z tym związane. Otóż to, do czego odwołuje się tutaj Putin, to był, przepraszam, może za duży nawias, za duży meandr przeze mnie zrobiony, teraz wracam do głównej myśli. Putin może skutecznie odwołać się do tych nastrojów krytycznych wobec wojny, które zbudowane są na głębokim fundamencie amerykańskiego realizmu. Amerykańskiego realizmu imperialnego, który mówi, każde imperium ma prawo do swojego podwórka. Jeżeli Putin mówi, a mówił to też w tym artykule właśnie, no przecież wy macie swój Meksyk i nie chcielibyście, żeby tam były nasze bazy, prawda? To bardzo duża część amerykańskich elit politycznych mówi, no tak, właściwie to jest racja. To trzeba tak na to spojrzeć. Całkowicie pomijając ten aspekt, że gdyby przeprowadzić demokratyczne głosowanie w Meksyku, to nie przypuszczam, żeby większość Meksykanów opowiedziała się za bazami rosyjskimi czy chińskimi na terenie i poddanie Chinom lub Rosji, prawda? Natomiast no, raczej można powiedzieć, że jednak Ukraińcy chyba dziś chcieliby baz amerykańskich na swojej ziemi, tak sądzę. Więc tu jest pewnego rodzaju różnica, której ci realiści nie biorą pod uwagę, a ci najbardziej realistyczni odpowiadają na to zastrzeżenie i mówią. Słabych krajów, takich jak Ukraina, nikt o zdanie nie powinien pytać, ponieważ one swoimi niewczesnymi żądaniami niepodległości mogą zakłócić ład światowy. A ład światowy opiera się na porozumieniu wielkich i silnych. I tak mówi na przykład John Mearsheimer, tak uwielbiany przez część realistów także w Polsce, jasno to powiedział kilkakrotnie w ważnych swoich tekstach, że Ukraina nie ma prawa decydować o swoim losie. To samo powiedziałby o Polsce, o każdym innym kraju. Kraj, który ma prawo decydować o swoim losie w tej perspektywie, to poza Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją, to jest jeszcze w naszym przypadku to są Niemcy. Znaczy w przypadku naszej okolicy. Niemcy są krajem, z którym trzeba się liczyć, także w perspektywie amerykańskiej i w związku z tym no, pozostajemy w kręgu tego wyboru, czy z Rosją, czy z Niemcami. I tu wracam do zapowiedzianej odpowiedzi profesora Brzezińskiego na nasze pytania sprzed 30 lat. Profesor Brzeziński odpowiedział, nie wspierajcie ani Rosji, ani Ukrainy, broń Boże, nie bierzcie żadnej ze stron w tym konflikcie, oby go nigdy nie było. Natomiast nie liczcie na nasze amerykańskie poparcie długofalowe. Tutaj najważniejszym naszym, czyli amerykańskim partnerem są Niemcy, więc musicie z Niemcami po prostu. Krótko mówiąc, taka jest rada, bardzo konsekwentnie zresztą przez Zbigniewa Brzezińskiego głoszona do końca jego życia, że no musimy być przy Niemcach. To jest nasza jedyna opcja, prawda? I to jest spojrzenie amerykańskiego realisty. To nie jest spojrzenie jakiegoś wroga Polski, bo w żadnym wypadku profesor Brzeziński nie był wrogiem Polski, tylko myślał jak realista amerykański. No dzisiaj jest znacznie więcej takich realistów jednoznacznie prorosyjskich. I to trzeba brać pod uwagę, żeby zrozumieć i tę sferę skutecznego oddziaływania Rosji i nie tylko w Polsce wobec tak zwanych realistów z Tygodnika do Rzeczy czy z Konfederacji, którzy nie mają żadnego pojęcia o Rosji, nic o niej nie wiedzą po prostu. To jest podstawa tego realizmu, o jej tradycji i nie chcą wiedzieć, ponieważ snują te wizje, prawda, no, Rzeczpospolitej Polskiej, narodowej, która odbiera Wilno, Grodno i spokojnie z Rosją dzieli strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. No, więc nie mam na myśli tylko tych grup, ale mam na myśli bardzo wpływowe grupy polityczne na Zachodzie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również rzecz jasna we Francji i w Niemczech ten argument pada na podatny grunt, choć najważniejszym odbiorcą tutaj są realiści amerykańscy. I oni biorą górę dzisiaj. Oni absolutnie dominują w partii republikańskiej. To jest przykra prawda. Trump nie wróci. Nie wróci Trump propolski. Jeżeli wygra prezydent republikański, ktokolwiek nim będzie, to będzie to prezydent wyrozumiały dla Rosji, tak bym to powiedział delikatnie.
nie powiem prorosyjski, bo będzie proamerykański po prostu. Będzie reprezentował amerykańskie interesy, w których widzeniu będzie miejsce dla imperialnej Rosji, a w Europie, no cóż, Niemcy będą tym partnerem tak czy inaczej. No. I te nastroje wpływają także na demokratów, no bo oni nie chcą przegrać wyborów z Kretesem, jeszcze w dodatku z powodu egzotycznej polityki i zaangażowania gdzieś na Ukrainie, prawda, która kosztuje wiele i podatnika amerykańskiego bezpośrednio i pośrednio przez inflację. A więc tu będzie się wyczerpywała ta wola wspierania Ukrainy. Narasta w związku z tym właśnie ta pokusa, którą symbolizuje biskup inflacki. No to skoro nikt nam nie pomaga, nie widać nadziei na tę szybką pomoc, no to poddajmy się. Poddajmy się Rosji, bo z nią się dogadamy. I wracam teraz już na koniec właśnie do tych argumentów, które moim zdaniem wykluczają tego rodzaju rozumowanie jako racjonalne. Ponieważ Rosja, powtórzę, nie ma nic do zaoferowania takim realistom w Polsce. W Ameryce ma coś do zaoferowania na pewnym etapie. Tym etapem ostatecznym dla amerykańskich realistów jest powiedzenie Europa dla nas, Rosji, wtedy pomożemy wam przeciwko Chinom. Prawda? Wtedy może oderwiemy się od tego nierównego tandemu z Pekinem. Ale Europa musi być nasza. Tak jak wobec Niemiec i Francji rozmowa realistyczna rosyjska brzmi tak. Wrócimy do dobrego handlu, korzystnego, potrzebnego i poza tym przywracającego wam komfort. Jesteście gospodarzami Europy, a nie będzie tutaj jakiś Duda czy Kaczyński udawał, że ma coś do powiedzenia w Rosji. Przecież to obraża poczucie godności Francuzów czy Niemców. Tutaj Europa jest francusko-niemiecka, prawda? No ale przede wszystkim chodzi o interesy, nie tylko chodzi o tę dumę, którą tak wyraźnie reprezentuje, zwłaszcza prezydent Macron. Otóż w rozmowach z nimi, no to oczywiście jest sugestia, no musicie zrozumieć, że jednak no, Ukraina no, nie może nam zagrażać, Rosji zagraża Ukraina. No i Polska z tym swoim pobrzękiwaniem szabelką, w dodatku jako rzeczniczka interesów jakichś wojowniczych kół w Ameryce, które gdzieś tam jeszcze może są. Więc no, albo weźcie ją porządnie pod swoją kontrolę niemiecką, albo podzielmy się tą kontrolą. To wraca wciąż, ta myśl wraca i ona, Rosja wie, że nawet jeżeli w tej chwili ona się wydaje egzotyczna, w Niemczech środowiska rewizjonistyczne nie są szczególnie wpływowe, ale Rosjanie, choć nie mają takiej długodystansowej myśli jak Chińczycy, to mają bez porównania bardziej długodystansową niż którykolwiek, może poza Niemcami i Francją, kraj w Europie. Na pewno bardziej długodystansową niż nasza, więc zakładają możliwość takiego porozumienia kosztem Polski za 5, 10, 15 lat. I tego rodzaju właśnie sytuacja pozwala nam sobie uprzytomnić trudność naszego położenia. To nie jest taka, powiedziałbym, pogadanka, w której miałbym powiedzieć, o, mam gotową receptę na sukces Polski, on jest za rogiem. Nie, nasze pole manewru jest niesłychanie ograniczone. To, co wydawało nam się, że jest już tuż za rogiem, możliwość wygrania między morza, stworzenia tego imperium środkowo, czy wspólnoty, czy Rzeczpospolitej, wszystko jedno, jak to nazwiemy, środkowo-wschodnioeuropejskiej, wydaje się nieco bardziej odległa. Ale alternatywą nie jest poddanie się Rosji. Nie jest realizm rozumiany jako przeciwstawienie rzekomemu romantyzmowi. Ów rzekomy romantyzm oznacza postawę bronienia do końca naszej niepodległości w sytuacji, kiedy chce ją nam zabrać każdy z uczestników wielkiej gry politycznej. W takim kontekście odczytuję trudną bardzo naszą sytuację w rokowaniach z Unią Europejską przy opozycji takiej, jakiej nie ma żaden kraj na świecie. To jest, jak mnie się wydaje, może nie mam racji, rodzaj gry na czas. Gry na czas, w której strona polska, licząc rządowa mam na myśli, ta, która realizuje politykę polską, chce uzyskać możliwości wygrania następnych wyborów, bo oczywiście no, zerwanie z Unią Europejską oznaczałoby na pewno przegrane wybory w tej chwili, czyli w roku przyszłym i oddanie
władzy nad Polską, pełnej, stuprocentowej. PiS nie ma nawet, powiedziałbym, 30% władzy nad Polską, no bo nie ma władzy nad większością mediów, nie ma władzy nad sądami, nad dużą częścią gospodarki. No, uczelni to w ogóle tak, to jest jasne. Przepraszam, że tak to traktuję, no ale niestety taka jest przykra prawda. I to powoduje, że no, myśl o oddaniu pełni władzy nad Polską opozycji, która no, raczej nie wydaje się, żeby chciała dbać o te interesy polskie inaczej niż biskup inflancki dbał o nie 230 lat temu, razem z biskupem Wileńskim, Ignacym Masalskim, powieszonym kilka tygodni później, też tutaj w Warszawie zresztą, to jest myśl, która w moich oczach, nie wiem czy usprawiedliwia, ale czyni w jakichś kategoriach racjonalną kalkulację owej gry na czas. Gramy na czas z nadzieją, że ta utopia oparta na przeciwstawiających się naturze ludzkiej założeniach, utopia realizowana przez biurokratów i ideologów zachodniej Europy, nie utrzyma się i po prostu przetrzymamy ten okres, w którym Rosja realizuje swoją politykę imperialną takimi metodami. Oczywiście Rosja będzie potrzebowała pierdyszki. Tu się zgadzam całkowicie z moim przedmówcą, że Rosja nie może prowadzić pełnoskalowej wojny na wszystkich frontach długo, bo nie ma takich materialnych możliwości. Więc Rosja się wyczerpuje wojną z Ukrainą. I to właśnie sprawia, że potencjalna egzekucja, scenariusz rozbiorowy na Polsce jest odłożona w czasie. Myślę, że na kilka lat przynajmniej, mam taką nadzieję, może na dłużej. Mam jeszcze, powiedziałbym, bardziej optymistyczną nadzieję, ale dalej sięgać nie śmiem. I trzeba ten czas wykorzystać. Czy ta gra na czas nam się opłaci, czy nie przegramy w tej grze na czas? To są pytania, które już zapraszają do dyskusji z Państwem. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że jest bardzo dobrze, dlatego co jasno wynika z tego, co profesor mówił, bo zawsze było tak, że to ja snułem pesymistyczne wizje, a profesor mi nie dowierzał i mówił, że na pewno jest lepiej. Dzisiaj jest tak, że to profesor jest dość krańcowym pesymistą, aczkolwiek wyznaczającym zadanie dla Polski i nie tylko. A ja nie tyle, że jestem optymistą, ale chciałem pokazać pewien kierunek w geopolityce, który wygląda logicznie, ale nie musi się sprawdzić. Ale warto go powtórzyć. Mianowicie dotyczy go on interesu amerykańskiego. Każde moje założenie można podważyć, ale a nuż się sprawdzi w niedużym procencie. Po pierwsze, Ameryka jest państwem w pewnym sensie leniwym, przyzwyczajonym do tego, że jest hegemonem świata od wielu lat i nie potrafi być drugim. Nie potrafi też być partnerem. Musi dominować. Oczywiście tym partnerem są Chiny. I oczywiście jest wiele sfer, w których Ameryka dominuje, więc czuje się dość bezpiecznie, ale w nowych technologiach Chiny przeganiają Amerykę. Pytanie, czy przegonią w sposób dający Chinom taką przewagę cywilizacyjno, ekonomiczno, polityczno, kulturową, że zaczną podważać miejsce Ameryki w wielu miejscach. Kluczowym miejscem do podważenia jest Europa. Żadne inne miejsce, ponieważ dla Chin Europa to jest rynek
do sprzedaży towarów, których za chwilę może świat już nie będzie w stanie kupować, bo tego jest dużo. Ale także partner, od którego można wyciągnąć kulturę, technologię. Kulturę nie w sensie tylko kulturalnym, na przykład kulturę prowadzenia biznesu, kulturę prowadzenia, szykowania elit i tak dalej. Chińczycy są sprawnymi uczniami i konsumują w swoim stylu wszystkie osiągnięcia świata zachodniego. Otóż zakładam, że odbędzie się wielka wojna między Chinami a Ameryką o Europę. Nie w sensie militarnym, bo nie ma takiej potrzeby. Otóż właśnie ta Europa, szczególnie Niemcy, są nastawione na szukanie partnerów, dzięki którym mogą podnieść swoją pozycję. Takim partnerem od, nie powiem, kilkuset lat jest Rosja, ale kiedy Chiny się budują, Niemcy to dostrzegają i próbują też ustanowić takim partnerem Chiny. Być może Niemcy nie dostrzegają tego, że Chiny się szybciej rozwijają i lepiej i, jak to mówię, za 10 lat będą produkowały Mercedesy lepiej, szybciej, taniej, wydajniej i jakościowo nawet lepiej. Chiny muszą wejść do Europy, nie mogą z niej zrezygnować, ponieważ Chiny też chcą być panem świata, tak jak Rosja. Tak jak trochę w innym stylu Ameryka. I musi się stoczyć ta wojna o Europę. Kłopot polega na tym, że Ameryka tę Europę najpierw oddała Rosji, znaczy naprawdę Niemcom, czyli układowi Niemcy-Rosja, a teraz, jeżeli odda jeszcze raz Europę, to Niemcy będą próbowały grać między Chinami a Rosją całkiem... zaczęły tę grę, nie wiem czy nieźle, ale efektywnie, paktem o wolnym handlu z Chinami, który jednak wymaga, wtedy kiedy miały prezydencję europejską, ale ten wymaga ratyfikacji przez wszystkie parlamenty, tak się nie stanie, na razie tego paktu nie będzie. Ale Chiny będą szły na Europę i trafią na miękki punkt, czyli lidera Niemcy, w związku z czym Ameryka być może znowu się spóźni, tak jak się spóźniła z Chinami przez 10 lat, nie zauważyła tego, że Chiny rozwijają się kosztem Ameryki. Już nie będę tego rozwijał. To napisał generał Spalding w swojej książce. Być może Ameryka znowu to przegapi, że nie może stawiać na Niemcy w Europie, bo Niemcy nie gwarantują tego, że Ameryka w Europie będzie mogła tę swoją nogę postawić, nie dopuści ani do rusyfikacji, ani do sino, nie wiem jak czasownik by wyglądał, ani sinofilii, Boże Święty, niech będzie, ani nie dopuścić do tego, żeby na tych dwóch sojuszach Niemcy się zbudowały czyimś kosztem po prostu, znaczy naszym. I to jest moja nadzieja, że Ameryka poczyta sobie książki o geopolityce, którą sama stworzyła i nie spóźni się z tym. To znaczy wesprze nas w tym, żeby Europa nie była antyamerykańska, żeby Europa nie poddała się sojuszowi z Chinami i z Rosją. I to jest moja nadzieja. Jeśli pan profesor chciałby coś do tego dodać albo skomentować, bardzo prosimy. Nie, no nie chcę kontrować żadnych elementów nadziei. Teraz mamy pytanie z internetu. Agnieszka Czechowska. Panie profesorze, ale to znaczy, że znowu nie ma dla nas żadnej alternatywy poza śmiercią w walce do ostatniej kropli krwi. Czy to właśnie chciał nam pan powiedzieć? Straszne. Nie, bynajmniej nie mówiłem o scenariuszu tego rodzaju. Mówiłem tylko o tym, że nie należy poddawać się pokusie rzucenia w objęcia jednej dżumy, żeby uniknąć drugiej cholery. Że, przepraszam, użyję tych wyświechtanych metafor.
że trzeba przeczekać, aż wyczerpią się siły agresywne tej rzeczywistej pandemii, która ma na imię imperializm rosyjski, bo chwilowo ona się rzeczywiście osłabi, wyczerpie. I jednocześnie liczyć na to, że nie tylko liczyć, ale pracować nad tym właśnie, tu nie chodzi o żadne bierne liczenie, pracować nad tym, żeby wesprzeć, powiedziałbym, obronę demokracji i zdrowego rozsądku w Unii Europejskiej. Ponieważ ten projekt ideologiczny, o którym mówiłem, jest realizowany wbrew ludziom. I trzeba, no jakby, tak mi się wydaje, może nie mam racji, ale rozszerzyć naszą politykę w krajach Unii Europejskiej wobec narodów, społeczeństw tej Unii, żeby pokazywać szansę na zmianę Europy. To znaczy sami rzeczywiście nie wygramy, to się zgodzę, to jest przepis na przegraną. Ale musimy, to powtarzam od lat, szukać sojuszników nie tylko w naszym regionie, choć to jest zawsze ważne. No, widać osłabienie Grupy Wyszehradzkiej z powodu takiej, a nie innej polityki Węgier, ale widać też poprawę bardzo pozytywną i bardzo ważną w relacjach polsko-czeskich. To jest coś bardzo ważnego i bardzo pozytywnego. Oczywiście poprawę także w relacjach stosunkach polsko-litewskich. One nigdy nie były tak dobre jak teraz. Niby to nie jest takie ważne. Minister Sikorski podkreślał zawsze, że trzeba liczyć się tylko z silnymi, więc prawda, Litwinów można wdeptać w błoto czy kogoś tamkolwiek innego, prawda? No ale myślę, że to dobrze, że są już nawet całe kraje, z którymi możemy współpracować w Unii Europejskiej, ale poza politykami rządowymi no, są rozmaite ugrupowania społeczne i wybory do Parlamentu Europejskiego, jeżeli nie możemy ich zbojkotować bezkarnie, bo oczywiście to byłoby najlepsze, no bo to jest instytucja zasadniczo sprzeczna z demokracją i suwerennością poszczególnych państw. Ale podkreślam słowo demokracja, to jest najbardziej antydemokratyczna instytucja na wschód od parlamentu, nie wiem jak on się nazywa, Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, no to co w Chinach obraduje, w Pekinie, prawda? To myślę, że właśnie Parlament Europejski jest drugim tego rodzaju ciałem, ale widać jakie znaczenie to ciało nabiera, jakiego znaczenia, jaki ma wpływ na naszą sytuację wewnętrzną, więc nie można tego zbojkotować. Trzeba szukać partnerów w Europie do tego, żeby kształt tego parlamentu był inny następnym razem. I w ogóle, żeby było z kim rozmawiać o zasadniczej zmianie Unii Europejskiej, rozmawiać nie na kanapie, w salonie, tylko rozmawiać o realnych zmianach z realnymi partnerami. Są tacy w Hiszpanii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji, w innych krajach. Więc ja tak widzę drogę naszą do odzyskania sprawczości czy podmiotowości w Europie. To pozwoli nam umocnić naszą pozycję w Europie Wschodniej. Paweł Zdun. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wykład. Czy ja dwie rzeczy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że idąc tym tropem literackim tego nawiązania do realizmu, czy czasami nie jest tak, że nasze władze postanowiły realistycznie wybrać wśród różnych wrogów tego, który się wydaje im mniejszym wrogiem, czyli właśnie Unię Europejską. Ze względów ideologicznych jest to wróg, a tak naprawdę to i wybór Stanów Zjednoczonych jako sojusznika ideologicznie podobnych do Unii Europejskiej. On jest konieczny ze względów militarnych, ale to też jest wybór ideologicznie wroga. Nie mamy sojuszników ideologicznych. Więc czy ja dobrze odczytuję tę paralelę literacką? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, gdyby pan profesor się pokusił, no właśnie ze względu na swoją wiedzę historyczną, o taką analogię do czasów I wojny światowej. No, dla mnie ta dynamiczna równowaga pomiędzy
Rosją, a Ukrainą, to jest tak jakby ten początkowy konflikt w czasie I wojny światowej zamarł na wojnie jedynie Austro-Węgier z Serbią. Dopiero jak się włączyły inne kraje, sojusznicy jednej i drugiej strony, to się przerodziło w wojnę globalną i tak naprawdę ta wojna Rosji z Ukrainą też się może przerodzić w wojnę globalną, jeśli ujawnią się te dwa ugrupowania, czyli państwa centralne i Ententa. Czy taką paralelę można zrobić? A jeśli tak, to otwarcie mówiąc, kto byłby dzisiaj częścią tej Ententy i kto byłby częścią tych państw centralnych? Dziękuję bardzo. Zacznę od tego drugiego pytania. Mnie się wydaje, oczywiście mogę się mylić, że nie da się takiej paraleli przedstawić. Kraje, te najważniejsze europejskie imperia przed rokiem 1914 były przecież ułożone od albo już 30 paru lat w przypadku państw centralnych, albo od kilkunastu lat, gdy idzie o Ententę, w dwa bloki militarne, które już raz zawiodły. I to było bardzo ważne w 1908 roku, kiedy Austro-Węgry wcieliły Bośnię i Hercegowinę. No i Rosja chciała bardzo interweniować, ale się wstrzymała, bo Francuzi ją namówili, żeby nie wszczynać wojny. Następny brak reakcji na potwierdzenie swojego statusu imperialnego w bloku militarnym, gotowym do walki do pewnego stopnia, byłoby oznaczało rozpad tego bloku. Bloku, który no przecież po to był zawarty, żeby sprawdzić się w momencie próby. I w tym sensie Europa, nie zdając sobie w ogóle sprawy ze skali tej wojny, która ją zniszczyła, weszła w nią dlatego, bo była do niej przygotowana, to znaczy do samego faktu wojny. Geopolitycznie, politycznie. Myślę, że dzisiaj Europa nie jest do tego przygotowana. No, Niemcy nie są gotowe do wojny w żaden sposób i chwała Bogu. Dlatego mówię chwała Bogu, że nie są przygotowane. No, myślę, że żaden kraj europejski nie jest do niej przygotowany. Przygotowywana była Ukraina przy pomocy Amerykanów i dlatego to jest prawda. No, bez tej pomocy, bez tego przygotowania wieloletniego ten opór byłby znacznie krótszy. Więc dlatego nie sądzę, żeby była gotowość do wszczęcia wojny w stylu przypominającym choćby nawet pierwszą wojnę dzisiaj, teraz. I dopowiem, że moja ograniczona wyobraźnia podpowiada jako najbardziej prawdopodobny scenariusz najbliższych miesięcy, no powiedziałbym, taktyczne zwycięstwo Rosji na Ukrainie, drugi rozbiór Ukrainy, no bo pierwszy nastąpił w 2014 roku, teraz oczywiście za zgodą i przy błogosławieństwie Niemiec, Francji, Włoch, drugi rozbiór, ograniczony oczywiście, to znaczy pytanie, czy chodzi tylko o Donbas cały i Ługańsk, no chyba jednak nie, chodzi jednak wyraźnie, Władimir Putin znów otwarcie mówi. Chodzi o restaurację Noworosji, dlatego boję się jednak o los Odessy. To znaczy Odessa jest chyba w sferze takich bardzo bezpośrednich zamiarów Władimira Putina, związanych raczej z tym rozbiorem. Może się mylę, może ograniczy swój apetyt. No w każdym razie jakieś państwo ukraińskie zostanie, zakładam, i to niemałe, tyle że okaleczone bardzo przez tą wojnę i zupełnie nieprzewidywalny czynnik, to znaczy jak zareagują na to bojowcy ukraińscy, których jakaś garstka zostanie. Znaczy, czy przeniosą guerrillę wtedy na teren Rosji? Bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, no, że do tej pory wojna toczy się no, nie tylko asymetrycznie, gdy idzie o potencjał, ale o sposób jej prowadzenia. No nie ma żadnej, nikt sobie nie wyobraża, żeby Ukraińcy mogli wkroczyć na teren Rosji. Pożary, tak, no być może, ale ja nie wiem, czy FSB robi te pożary, czy Ukraińcy, tego ja nie wiem, prawda? Natomiast no, takie większe zaangażowanie Ukrainy na zewnątrz, czyli na terenie przeciwnika, na razie jest niewyobrażalne, kiedy Ukraina zostanie zmuszona, jeśli zostanie zmuszona do kapitulacji pewnego rodzaju, do akceptacji rozbioru, no to wtedy jakaś, że tak powiem, może wybuchnąć
nowa forma walki. Więc wyprowadzam stąd wniosek, przepraszam, że jakby dopowiadam myśli do swojego wykładu, to za duże słowo, do swoich luźnych uwag. Wydaje mi się, że to jest właśnie powód do nie tyle optymizmu, ile do realistycznej oceny naszych szans. Właśnie mamy parę lat, bo przetrwała, znaczy zakładam, że nie tylko teraz przetrwała, ale przetrwa nadal jakaś państwowość ukraińska, która oczywiście będzie następnym celem trzeciego rozbioru Ukrainy. No bo skoro był pierwszy i drugi, to musi być trzeci. Nie, nie, dlaczego Kijów miałby zostać nieodzyskany? Przecież Władimir Putin mówił też o Kijowie. I większość Rosjan uważa, że Kijów powinien wrócić do macierzy jako najstarsza, znaczy właśnie jako matka wszystkich miast ruskich, rosyjskich. Skoro tak, no to parę lat mamy na, no właśnie na tę grę na czas, która może być, i teraz wracam do pana pierwszego pytania, może być moim zdaniem rozpatrywana w takich kategoriach realizmu, jakie wyrażał najlepiej w naszej praktyce politycznej Roman Dmowski. Jego tutaj, to może wydać się paradoksalne, ale mam wrażenie, że patronem współczesnej polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec tego wyzwania, w którym znalazła się Polska, jest Roman Dmowski. Nie w sensie antysemityzmu, czy jakiś, tylko w sensie tej gry realistycznej. Ze wszystkimi zastrzeżeniami i wątpliwościami wokół kwestii realizmu. Dlaczego? No jak sobie przeczytałem niedawno przemówienia Romana Dmowskiego w Dumie, czyli był wybrany do parlamentu rosyjskiego. I mówił przed parlamentarzystami Imperium Rosyjskiego i mówił, wy Azjaci macie taką straszną kulturę polityczną. Przepraszam was panowie z Azji Centralnej, z Armenii, nie o was mówiłem. Znaczy mówił z absolutną pogardą o Rosjanach do Rosjan w parlamencie rosyjskim. I jednocześnie to akurat była jego słabość, no bo no, to nie ułatwia prowadzenia polityki, tak otwarte okazywanie pogardy swoich emocji, powiedziałbym, w stosunku do tego, którego się wskazuje jako chwilowego partnera. Roman Dmowski na pewno ani przez sekundę swojej polityki nie był prorosyjski. Roman Dmowski był antyniemiecki. Uważał, że Niemcy są głównym zagrożeniem i wobec tego trzeba tymczasowo właśnie grać z tym słabszym, głupim, prymitywnym przeciwnikiem, bo za taką uważał Rosję. Roman Dmowski słabo znał Rosję. To jest no, osobne zagadnienie, no ale w każdym razie chodzi mi o to, że on właśnie tak grał. Nie z miłości do Rosji wybierał ją, tylko z przerażenia tym drugim przeciwnikiem, ale szukał suwerenności Polski. Na pewno. Ja nie jestem wielbicielem Romana Dmowskiego, szczerze mówiąc, ale uważam, że był wybitnym politykiem, który szukał suwerenności Polski. No, nie ma dziś polityków tej miary, co Roman Dmowski i Józef Piłsudski, ale mam wrażenie, że pewnego rodzaju próbę realistycznej gry między młotem a kowadłem, żeby nie powiedzieć między sierpem a młotem, prowadzi nasz rząd w tej chwili. Jeśli ktoś ma dobrą alternatywę, niech ją przedstawi. Tak bym powiedział. Panie profesorze, mam informację, która jest pilna z ostatniej chwili. Prezydent Zieleński postawił Macronowi, Schulzowi, Drochiemu warunek konieczny, jaki musi być spełniony, by ich wizyta w Kijowie doszła do skutku. W rozmowach musi uczestniczyć prezydent Andrzej Duda. Zrezygnowali. Plan zmuszenia Ukrainy do kapitulacji nie powiódł się. To tylko jedno słowo komentarza. Ja się oczywiście bardzo cieszę z tego, co ogłosił prezydent Zełenski i z tego, że zrezygnowali przywódcy trzech krajów zachodnich. Ponieważ uważam, że byłoby fatalne, gdyby Polska w jakiejkolwiek konfiguracji dołączyła się do Francji, Niemiec i Włoch czy innych państw zachodniej Europy, które by namawiały do czegokolwiek Ukrainę, do czegokolwiek. Ponieważ oczywiście Polska służyłaby tylko jako listek figowy kolejnego formatu normandzkiego. A więc broń Boże, żeby Polska nie uczestniczyła w takich rozmowach. To żadne zaspokajanie ambicji prezydenta Dudy czy kogoś. Nie. Nie bierzmy w tym udziału. Tak. Ale on postawił świetny warunek, dlatego oni zrezygnowali, bo wiedzieli, że Duda nie przyjedzie. I chwała Bogu, że zrezygnowali, także bardzo się cieszę. Tak jest.
Janusz Sitkowski. Ja teraz podczas tegorocznego kongresu Polska Wielki Projekt, jedna z dyskusji dotyczyła tych spraw, o których mówimy, i tam między innymi brał w niej udział dziennikarz z Die Welt, który bardzo tłumaczył tą politykę niemiecką jako tą realpolitik. I to jego tłumaczenie jako żywo przypominało mi Unię Polityki Realnej Korwin-Mikke z tą realnością, podczas kiedy pamiętam ten Majdan, gdzie najbardziej realistycznie moim zdaniem tłumaczyli tą sytuację wtedy, taką jeszcze niepewną, jak te wszystkie wydarzenia się toczyły, byli poeci, polscy i ukraińscy, żeby było śmieszniej. A z kolei moim zdaniem dla Amerykanów ciekawą i rzeczywiście realną polityką byłoby pomoc w maksymalnym osłabieniu, łącznie z jakąś dezintegracją Rosji. Wtedy zostaliby z Europą sam na sam z Chinami, z tą częścią Europy Wschodniej, która wtedy, pamiętając o wkładzie Ameryki, prawdopodobnie by z nią w jakiś sposób została przeciwko Chinom, zamiast mieć za przeciwników Europę i Chiny i Rosję jednocześnie. No, komentarz. To krótki komentarz. No, znów nie chciałbym wypowiadać się przeciwko tym iskierkom nadziei, które próbuje rozdmuchać nasz gospodarz, czyli Józef Orzeł, że Amerykanie no jednak zrealizują taki pozytywny scenariusz, zrozumieją, na czym polega ich interes, bo my rozumiemy go lepiej. No nie, naprawdę Amerykanie jednak no, sami rozstrzygną to po swojemu, tak jak oni rozumieją ten interes. Być może nie rozumieją go tak dobrze jak my. Ale daj Boże, nie wykluczam takiego scenariusza, o którym przed chwilą była mowa. Natomiast uważam, że porównywanie Korwina-Mikkego z realizmem pani kanclerz Merkel, załóżmy, czy w ogóle polityki niemieckiej, jest straszliwą obrazą dla polityki niemieckiej. Straszliwą obrazą. Bo ja uważam, że polityka niemiecka jest bardzo przemyślana, głęboko realistyczna i mówię to bez ironii, bez szyderstwa. Natomiast polityka reprezentowana przez ludzi pokroju pana Korwina-Mikke, na pewno świetnego brydżysty, nie ma nic wspólnego z realizmem, dlatego że Rosja nie przewiduje dla Polski w żadnym scenariuszu miejsca partnerskiego, a dla Niemiec w pewnym scenariuszu przewiduje takie miejsce i przede wszystkim dostarcza Niemcom ogromnych zysków. Tymczasem te zyski, o których wciąż słyszymy od zwolenników orientacji prorosyjskiej, no przecież ten handel z Rosją, to by nas tak rozwinęło. Przypominam, że rzeczywiście rozwinęły się te elementy, powiedziałbym, gospodarki na ziemiach polskich w momencie, kiedy skasowano ostatnią granicę, jaka oddzielała kongresówkę od reszty Imperium Rosyjskiego, granicę celną. To znaczy, dołączmy Polskę do Rosji, wtedy Polska się rozwinie. Być może jest to realistyczna ocena. To znaczy, jak poddamy się całkowicie Rosji, zrezygnujemy całkowicie z suwerenności, to być może rzeczywiście nawet gospodarczo na tym zyskamy. Nie wiem, nie wykluczałbym tego. Ale Niemcy nie muszą spełnić tego warunku. Całkowicie poddać się Rosji, oddać, zlikwidować granice, zmienić nazwę Berlina na Peterhof czy coś takiego, prawda? I to jest różnica. To jest różnica, która sprawia, że Niemcy grają politykę realistyczną z Rosją naszym kosztem. A my nie mamy żadnej możliwości gry realistycznej z Rosją. Mamy pytanie optymistyczne z internetu. Czy rozpad Rosji będzie największym wydarzeniem geopolitycznym XXI wieku? I ja muszę powiedzieć, że się z tym zgadzam. Też uważam, że Rosja podzieli Związku Sowieckiego i się rozpadnie. Pytanie tylko kiedy? Całkowicie zgadzam się z tą diagnozą i uważam, że to jest jedyna szansa dla Rosji. To znaczy dla tych ludzi, którzy życzą dobrze Rosji. Bo są tacy Rosjanie, którzy mówią, że bez rozbioru Rosji, bez rozpadu Rosji, nikt nigdy w Rosji nie będzie wolny. I to jest prawdziwe równanie moim zdaniem, głęboko przemyślane przez takich Rosjan jak od niedawna
Chodorkowski, który powiedział to w telewizji BBC w takim bardzo trudnym wywiadzie dla niego. Powiedział to, co na pewno niełatwo, żeby przeszło przez gardło komukolwiek, kto się identyfikuje z Rosją. Czy Garry Kasparow, który no też nie jest może stuprocentowym Rosjaninem, ale kulturowo identyfikuje się z Rosją i życząc dobrze wolnym Rosjanom, mówi, to jest jedyny moment, w którym my możemy odzyskać wolność, kiedy nie będziemy mieli możliwości odbudowy naszego imperium. Bo dopóki mamy taką możliwość, no to robimy to, co robi Putin, prawda? Więc nie mam także wątpliwości, że Rosja się rozpadnie jako imperium. Tyle tylko, że nie widzę tego scenariusza w najbliższych miesiącach, to zdecydowanie. A co do lat, no to nie jestem prorokiem. Panie profesorze, mamy następne pytanie od pana, który przyjechał z Waszyngtonu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Marczyński. Jestem z zawodu informatykiem, ale jestem między innymi wiceprezesem Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej i członkiem Koalicji Amerykanów Polskiego Pochodzenia, jestem w zarządzie. Ale ja mam taką pewną uwagę, jeżeli można, panie profesorze, bo ja patrzę na sytuację Polski z pozycji z Waszyngtonu. Mianowicie moim zdaniem bardzo dużą rolę w walce z Rosją odgrywa diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych. I ja uważam, że ta diaspora żydowska jest antyrosyjska. To znaczy oni dążą do unicestwienia Rosji. I po prostu dlatego między innymi Ukraina ma tak świetne media w Stanach Zjednoczonych. Po prostu jest tak, że tak powiem, media amerykańskie są po stronie Ukrainy właśnie dlatego, że diaspora żydowska popiera Ukrainę, bo to jest pewien element do likwidacji Rosji, że tak powiem, w ten sposób. I druga sprawa, uważam, że diaspora żydowska nie dopuści do zajęcia Polski przez Rosję, dlatego że diaspora żydowska chce od Polski 300 miliardów dolarów odszkodowań. W związku z tym, jeżeli by Rosjanie zajęli Polskę, to że tak powiem, diaspora żydowska nie będzie miała możliwości domagania się o tą kwotę. Na przykład w tej chwili nie domaga się od Łukaszenki. Ja nie słyszałem, żeby były jakieś roszczenia wobec Białorusi, prawda? Więc uważam, że to jest, przepraszam, że tak mówię, bo chciałem po prostu dowiedzieć. Więc czy pan profesor uważa, że mam troszkę racji? W tym sensie, czy po prostu w tym momencie diaspora żydowska z tymi 300 miliardami nie jest pewnego rodzaju gwarancją niepodległości Polski? To jest moje pytanie. Boże. Dopóki nie zapłacimy, jesteśmy bezpieczni. Bardzo dziękuję za przypomnienie tej części naszego problemu, no bo nasz problem nie kończy się w tej układance, którą ja zarysowałem, ale właśnie pan dopełnił, nie wiem czy dopełnił, ale uzupełnił na pewno tę układankę. Co do postawy diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych wobec Rosji, to pan zna lepiej odpowiedź na to pytanie. Nie spodziewałem się takiej opinii jak pana, ale jak mówię, pan to zna na pewno lepiej ode mnie. Mnie się wydaje, że diaspora żydowska jest może trochę bardziej podzielona pod tym względem, to znaczy znajduje tam część jednak sprzyjającą Rosji, ale może się mylę oczywiście, więc tutaj pan ma zapewne rację. Przede wszystkim pamiętajmy, że wśród licznych Żydów, którzy wyjechali z Rosji w ciągu ostatnich powiedzmy 30 lat, jest część formalnej agentury Władimira Putina, więc no nie wiem, czy oni w ogóle nie istnieją. Może nie są bardzo wpływowi, ale jednak są. Natomiast Izrael jest niewątpliwie, Rosja próbuje rozgrywać Izrael jako bardzo ważnego partnera, no ale idzie to kulawo, ponieważ no, Rosja działa jak pewnego rodzaju brutal, który swoich partnerów poniewiera. Rosja sponiewierała Izrael zasadniczo i strategicznie w momencie, kiedy interweniowała w Syrii i wsparła Syrię. Śmiertelnie zagrażając, czy w każdym razie poważnie zagrażając bezpieczeństwu Izraela. I to sprawia, to jest jeszcze inny oprócz polskiego aspektu, element tej układanki, powiedziałbym, izraelsko-polsko-rosyjskiej w tej chwili, że chociaż Putin uśmiecha się wciąż do Izraela, no wciąż przypomina rolę i znajduje bardzo życzliwego partnera w obecnym rządzie w Izraelu, prawda, zdecydowanie i gwałtownie antypolskim, tak bym powiedział. To jednak oprócz tego Izrael ma swoje interesy własne, lokalne i tam w tych interesach geopolitycznych i w tych interesach Rosja jest
bezsprzecznie jednym z głównych zagrożeń. I to powoduje, że no, Izrael nie jest sojusznikiem de facto Rosji w tej chwili. Także z powodu, gdy idzie o Polskę, o którym pan powiedział, miałem przyjemność być na takiej konferencji dwa lata i trzy miesiące temu w Instytucie Politycznym w Izraelu, w Jerozolimie, i ten problem został tam jasno i otwarcie postawiony przez gospodarzy. Chodzi o te pieniądze, prawda? No kiedy wreszcie oddacie, to zostało jasno powiedziane, że to wszystko o to chodzi. Znikną problemy, jak zapłacicie, prawda? Więc to niewątpliwie jest bardzo ważny temat, który być może gra taką rolę, o jakiej pan powiedział właśnie, czyli w pewnym sensie tymczasowo pozytywną w stosunku do zagrożenia rosyjskiego. Panie profesorze, większość diaspory żydowskiej, amerykańskiej jest antyrosyjska. To, co prorosyjscy, to jest w mniejszości. To wszystko. No rozumiem. Bardzo dziękuję. Tak. To teraz ja? Tak. Bardzo proszę. Dobrze. Dziękuję bardzo po pierwsze za ten wykład. Bardzo ciekawy, za bardzo ciekawe przemyślenie. Ale też chciałbym zadać dwa pytania. Jedno krótkie, drugie rozbudowane. Pierwsze pytanie krótkie. Jak właściwie Polska ma współpracować z dawnym sojusznikiem i naszym braterskim narodem Węgrami, potem co się wydarzyło w ich relacjach z Rosją i generalnie o ich reakcji co do wojny na Ukrainie? I drugie moje pytanie trochę bardziej rozbudowane. O nasze stosunki z Niemcami. Bo mam takie pewne przemyślenie. Kto jest w Europie najbardziej obwiniany w stosunku o tak zwane praworządność, wartości europejskie i temu podobne rzeczy? Polska i Węgry. Ale jeżeli popatrzymy na przykład, Węgry obwiniane są w korupcji i w oligarchii, tak? Ale przecież nawet ci sami entuzjaści przyznają, że na Słowacji jest taki sam poziom korupcji i oligarchii, jeżeli nie większy, ale jednak żadnych zastrzeżeń co do Słowackiego Funduszu Odbudowy tam nie ma. A Bułgaria, kraj, który ma jeszcze większe problemy z korupcją i kolesiostwem, nawet oglądałem film dokumentalny na Deutsche Welle, Die Welt, albo Die Welt to się nazywa, chyba tak, że w Bułgarii naprawdę się dzieją straszne sceny, że Bułgarzy muszą wyjeżdżać, ponieważ oni sprzeciwiają się tamtejszej korupcji i policja normalnie jak na jakiejś w oligarchicznej Rosji czy Białorusi zatrzymuje ich tam i tam nie ma naprawdę wolności słowa, nawet jeżeli chodzi o... Pytanie, bo jest dużo ludzi jeszcze. Z korupcją, dobrze, ale dobrze, zaraz jeszcze. Ale w Słowacji... To już wiemy, to pytanie. Dobrze, czy na przykład dogadanie się z Niemcami i powiedzenie im o perspektywach na przykład tego, że jeżeli Rosja będzie dalej robić bałagan w Europie Wschodniej i prowokować, i pogłosić na przykład zniszczenie gospodarki, czy także pewne kryzysy, które będą też szkodzić gospodarce niemieckiej, nie może przekonać niemieckich gospodarzy w tym, że na przykład trzeba sprzeciwić się Rosji, żeby na przykład w Europie Wschodniej zapanował porządek i potem Polska i niezależna Ukraina przynosiłyby dochód niemieckiej gospodarce. Dziękuję bardzo. No, oczywiście to jest stwierdzenie faktu przez pana, no, że należąca do bratniej grupy Europejskiej Partii Ludowej kierowanej przez Donalda Tuska do niedawna formacja rządząca w Bułgarii była całkowicie bezkarna, podobnie jak podobne formacje należące do bratnich, czyli dominujących w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele skorumpowanych reżimów na Malcie, przecież została wybrana przewodniczącą Parlamentu Europejskiego pani z Malty, a Malta jest krajem, w którym morduje się dziennikarzy śledczych, prawda? No, nie jest to problem żaden. Więc no, wiadomo, to są podwójne standardy, nie ma co do tego wracać. Natomiast myślę, że problem z Węgrami polega na tym, w moim przekonaniu, że Węgry oparły swoją stabilność swojego reżimu politycznego, swojej elity rządzącej na współpracy gospodarczej z Rosją, pokazując wyraźnie, że współpraca z Polską, na którą liczyliśmy, współpraca wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej przy wszystkich jej problemach, współpraca środkowoeuropejska, ma znaczenie dla Węgier drugorzędne albo trzeciorzędne. I to jest dla nas smutna bardzo lekcja. No, Rosja jest ważniejsza dla Węgier, po prostu gospodarczo, i ja to rozumiem. No, bez taniej ropy premier Orban być może nie wygrałby tak efektywnie i bez strachu przed wciągnięciem Węgier do jakiegoś konfliktu z Rosją, jak wygrał te wybory.
Czy ma to oznaczać, że mamy zrezygnować z szukania porozumienia z Węgrami? No myślę, że nie. Mam nadzieję, że pomimo wszystko, pomimo tej absolutnej kompromitacji, która jest klasycznym postępowaniem Rosji. Dam przykład, o którym, który jest ścisłym analogiem do biskupa Kosakowskiego. To, że Orban został zmuszony do czegoś obrzydliwie haniebnego i przyjął ten warunek, czyli obrony jachtu patriarchy Cyryla. No to było takie wytarcie sobie, no, nie powiem, wstydliwej części ciała Węgrami, prawda, przez Rosję. I przyjął to Orban, bo to była cena zapewne za te dalsze jakieś tam ulgi w ropie naftowej czy w czymś innym. Ale było to coś wyjątkowo obrzydliwego i haniebnego, tak bym powiedział. I tylko z takimi partnerami, skompromitowanymi całkowicie moralnie, Rosja chętnie współpracuje. Jest to kłopot, jest to problem, ale z Węgrami powinniśmy szukać współpracy, bo Europa Środkowa jest naszym naturalnym obszarem budowania no, jakiejś grupy, jakichś przymierzy. Więc ja nie desperuję ze smutkiem, tylko obserwuję ten zwrot, którego dokonał Orban. Zaraz, pytanie następne mamy. Natomiast próba odwołania się do Niemiec, do koncepcji Mitteleuropy, no bo to jest klasyczna koncepcja niemiecka na styku konfliktowym z Rosją. Wydaje mi się, że jest trudne do zrobienia, dlatego że Niemcy mentalnie są do tego niegotowe. Bardzo duża część opinii niemieckiej jest autentycznie prorosyjska. Tego się nie da zmienić tak łatwo. Wiem, że teraz te sondaże tam się troszkę wahnęły, ale no wciąż jest tam to poczucie wśród milionów Niemców. Rosja nigdy nikogo w swojej historii nie napadła. Ja to od wielu Niemców słyszałem. Nigdy nikogo Rosja nie napadła. Rosja zawsze była po słusznej stronie, my wiadomo, nie zawsze. Prawda? No a przede wszystkim to, o czym mówią media rosyjskie. Niemiecki biurger, czyli niemiecki mieszczanin wie, czyj gaz się pali w jego kuchence i że jest to najtańszy gaz w Europie. I to jest argument nie do odparcia. Ukraina nie ma tego gazu. Ukraina nie ma takiej oferty dla niemieckiego biurgera, pomimo że pan ma rację. Gospodarka Polski, Czech i Węgier, nie mówiąc już o potencji ukraińskiej, jest bez porównania ważniejsza dla niemieckiej gospodarki jako partner niż Rosja. Ale Niemcy, niemiecki obywatel właśnie tego nie chce przyjąć do wiadomości. Ten mit Rosji jako koniecznego partnera ciąży bardzo mocno nad wyobraźnią niemiecką, więc ja nie wierzę w odrodzenie koncepcji Mitteleuropy, antyrosyjskiej Mitteleuropy niemieckiej. I może dobrze to, bo ja nie jestem entuzjastą Mitteleuropy. Następne pytanie. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dzięki za piękne słowa, panie profesorze, aczkolwiek napawiające trochę smutkiem i może w kierunku trwogi, ale nie tak bardzo, ale widzę, że w takiej sytuacji to jedyną szansą dla nas, dla Polski jest po pierwsze budowanie swojej siły i gospodarczej i innej. Z drugiej strony budowanie sojuszy, prawda? Bo jeżeli to, końce, jeśli to, co robi Putin, to kończyć ma się wcielaniem do Rosji coraz to nowych terenów. Niemcy nie muszą przesuwać granicy, bo zrobili anschluss gospodarczy na całą Europę. Uważam, że dla nas w perspektywie nie ma wyjścia, tylko dążenie do tego, żeby zbudować jeszcze raz jedną wielką Rzeczypospolitą. To nie jest tylko dla nas Polaków wyjście, ale to będzie ratunek dla Ukraińców, Słowaków, Czechów, Bałtów i, no, i całego Trójmorza. Czy tak? No, tak myślę. Dziękuję bardzo. Ja celowo zacytowałem tę piękną utopię profesora Bartyzela, bo ja się z nią utożsamiam. Może niekoniecznie w 100% z ustrojem monarchicznym czy imperialnym, ale z tą wizją właśnie Międzymorza ze stolicą we Lwowie, który będzie miastem wspólnym dla nas wszystkich. No, myślę, że jest jakąś odpowiedzią na to zagrożenie, ale odpowiedzią, do której droga nie jest łatwa, ale uważam, że to jest najwłaściwsza droga. Jeśli chodzi o moje poglądy, to tak, tak uważam, jak pan powiedział. Tylko ostrzegam przed hura optymizmem, że za chwilę nam się to uda zrobić. Nie, to trzeba dużej pracy. Będzie raczej bardziej w kierunku
No nie, nie, ale ja nie mówię o pierwszej Rzeczpospolitej. Ja mówię o nowej wspólnocie. Następne pytanie. Mariusz Patej. Ja mam takie pytanie. Czy pan profesor mógłby porównać sytuację 1920 roku i sytuację z 1922 roku? W 1920 roku mieliśmy do czynienia z wojną bolszewicko-ukraińską, do której Polska się podłączyła no, już w tej końcowej fazie, kiedy armia ukraińska była rozbita. No i właściwie Wojsko Polskie przejęło, można powiedzieć, cały ciężar walki z bolszewikami. W tym roku, znaczy w 2022 roku mamy sytuację taką, że mamy 350-tysięczną armię ukraińską, która jednak walczy, stawia opór. Może przegrywa, ale jednak Rosjanie nie są w stanie od 3 miesięcy zrealizować swoich celów taktycznych. No i teraz tak, czy być może gdyby się pojawił w Polsce drugi Józef Piłsudski i wsparł Ukraińców teraz, no w kontekście powiedzmy takich rozważań, powiedzmy analityków, którzy uważają, że nie jest, znaczy wojna z Rosją jest nieuchronna, może nie teraz, ale za parę lat, kiedy przejmą Ukrainę, wzmocnią się i będą chcieli dalej. Tak, no i teraz takie pytanie. Czy powiedzmy, gdyby się pojawił taki idealista Józef Piłsudski, to czy to nie byłoby lepszym rozwiązaniem pójść na bój teraz, kiedy ta Rosja jest słaba, wesprzeć nierozbitą armię ukraińską, wysłać 100 tysięcy, powiedzmy, w takiej czy innej formie żołnierzy, F-16, tak, czy, tak, znaczy właśnie porównanie tych dwóch zdarzeń, 100 lat, ale mniej więcej sytuacja podobna. Dziękuję bardzo. Myślę, że była pewna różnica, znaczy jest pewna różnica między rokiem 1900 a 2022. Między innymi polegająca na tym, że no niezupełnie to Polska dołączyła się do wojny bolszewicko-ukraińskiej, tylko celem bolszewików jasno i otwarcie ogłoszonym był marsz na Berlin, który nie prowadzi przez Słowację, gdzieś tam przez Węgry, tylko prowadzi przez Warszawę, musi prowadzić przez Warszawę. I to był główny cel strategiczny bolszewików, dlatego to była walka o istnienie Polski, od której nie dało się uchylić. Te sugestie, że mogliśmy zawrzeć jakiś tam korzystny sojusz, nie mieszać się w 20 roku, to było tylko odłożenie o kilka miesięcy czy o kilkanaście miesięcy. No, puścić na Niemcy, ale tylko za cenę stworzenia Republiki Czerwonej Polskiej w granicach Generalnego Gubernatorstwa, bo ona takie by granice miała, ta Republika Czerwona Polska. Więc no niestety trzeba się było bronić i na szczęście obroniliśmy się. Natomiast co do pytania o współczesnego romantyka czy współczesnego Piłsudskiego, to odpowiedź byłaby chyba krótka. Brakuje nam tylko jednego, bomby atomowej. Bomby atomowej. Gdybyśmy ją mieli, to tego nawet 10 takich małych bombek, to wtedy taka reakcja byłaby możliwa. Natomiast ponieważ jej nie mamy, to powoduje, że porównanie z Piłsudskim, z decyzją Piłsudskiego wydaje mi się ryzykowne, chybione. To jest ta druga różnica. No, nie, ta sytuacja jest asymetryczna także, gdy idzie o ryzyko militarne. Nawet jeśli zakładamy, że Rosjanie nie użyją broni nuklearnej, to strach przed użyciem broni nuklearnej nie tylko w Polsce, ale także na Zachodzie spowoduje, że mam wrażenie, że Polskę najechałby Zachód wtedy.
żeby doprowadzić do jak najszybszego pokoju. I to jest jednak inna trochę sytuacja. I ostatnia rzecz. W takiej książce Polska i czy Rosja próbowałem opisać, jak niesamowity slalom musiał wykonać Piłsudski, żeby swoją politykę spróbować zrealizować. Slalom polegający na tym, że był przywódcą państwa demokratycznego, w którym trzeba przekonywać obywateli, do pewnego stopnia można ich no, jakoś tam manipulować propagandowo, różnymi zabiegami technicznymi, ale trzeba się liczyć z opinią. I dzisiaj jest tak samo, trzeba się liczyć z opinią, a opinia w Polsce byłaby jednoznaczna, czy zdecydowana większość. Nie ryzykujmy wojny z Rosją, a już zwłaszcza nie ryzykujmy wojny nuklearnej. I w związku z tym, no myślę, że nie jest to scenariusz realistyczny. Panie profesorze, swego czasu Churchill powiedział, że Wielka Brytania nie ma ani przyjaciół, ani wrogów. Ma tylko interesy. Z pana wykładu, no ukazał pan po prostu w swoim wykładzie, jakie interesy ma i Rosja, i Stany Zjednoczone, i Niemcy, i inne potęgi. A ja chciałem zapytać, a jakie państwa mają zbieżny interes z Polską? Czy pan może je wskazać? Nie no, oczywiście, że mają zbieżne interesy z Polską. W tej chwili Litwa, bezspornie, Łotwa, Estonia. Te trzy kraje od razu mogę wymienić. Myślę, że Rumunia, przepraszam, nie wymieniłem. Rumunia, bardzo ważny kraj, o którym bardzo często zapominamy. Ewidentnie ma te same interesy w tym najważniejszym kierunku, co my. No Ukraina, tak, teraz na pewno tak, ale no, istnieje tutaj też pole sporu potencjalnego, który na szczęście teraz jest zawieszony, prawda? Ale są tacy, którzy będą chcieli go rozgrywać, tak bym to powiedział. I mają z czego go rozgrywać, prawda? Więc zgadzam się. Teraz oczywiście fundamentalna zbieżność jest moim zdaniem interesów, ale znajdzie pan bardzo wielu Polaków, którzy powiedzą w żadnym wypadku. I znajdzie pan także mniej chyba teraz Ukraińców, którzy też powiedzą nie, jednak nie. Czyli jest tu jakiś problem, którego nie usunęła całkowicie ta wojna, choć uczyniła go chwilowo moim zdaniem trzeciorzędny. No więc myślę, że jest parę krajów, które mają wspólne interesy. Natomiast bardzo często używają tego cytatu z Lorda Palmerstona, bo to Lord Palmerston, najdłużej, że tak powiem, rezydujący w Foreign Office, minister w XIX wieku i przez pewien czas także premier użył tego określenia. Kiedy bardzo często się używa, dlatego mówię o tym, żeby no, zwrócić Państwu na to uwagę, że często wraca, zwłaszcza w publikacjach, do rzeczy tych rozmaitych realistów naszych domorosłych. No my to powinniśmy taką mądrą brytyjską politykę realizować. Mądrą brytyjską. Tylko trzeba być wyspą do tego. A my nie jesteśmy wyspą. I jesteśmy między Niemcami a Rosją. Ciągle. Także jak są tacy mądrzy, to niech powiedzą, jak te interesy uzgodnić z Rosją i z Niemcami. I ze wspomnianymi tutaj także przedstawicielami diaspory żydowskiej i jeszcze no, paroma innymi ważnymi czynnikami. Bo akurat one wszystkie są zainteresowane jakoś Polską do pewnego stopnia. Więc niech te mądrale powiedzą, jak to zrobić, prawda? To, co udawało się przywódcy największego imperium XIX wieku, który rezydował na bezpiecznej wyspie. Panie profesorze, zanim pozwolę sobie podziękować, pozwolę sobie też zapytać od siebie pytanko malutkie. Soft power, czyli tak zwana prezentacja informacji, która przebiega przez całą Europę, Polskę i wszystkie kraje podległe, opłacane przez Rosję i Niemcy i inne układy. Jak my się możemy przeciwstawić temu fałszowi i tej dezinformacji, która jest podawana w formie prawie że wiarygodnej? No, tak, właściwie odpowiedziała pani za mnie. Ja uważam, że nie mamy żadnego skutecznego narzędzia wskutek tego zbiegu dwóch polityk szkalujących Polskę, czy więcej niż dwóch. Tej nadawanej z Moskwy, które są nadawane na falach doskonale odbieranych w Brukseli, w Berlinie i w paru innych stolicach. W Paryżu przede wszystkim. W Polsce to jest osobny problem, o którym jutro pozwolę sobie mówić w amikusie. Ale chodzi mi o to, że to jest tak miażdżąca przewaga,
w związku z tym, bo gdyby to sama Rosja nadawała ten komunikat, Polacy są źli, ale przecież wystarczy wejść do, zawsze powtarzam ten szokujący dla mnie przykład największej księgarni naukowej w Paryżu. 300 książek o Rosji, różnych, i 6 książek o Polsce. Wszystkie o radykalnym, po prostu zwierzęcym polskim antysemityzmie. Znaczy Polacy to są zwierzęta antysemickie. To jest jedyny komunikat z tych paru książek, które w ogóle są na tej półce. No i tyle. No to jak mamy to przełamać? No tylko trwaniem, rzeczywistością, w której... No też oglądałem telewizję francuską w ostatnich czasach dość regularnie. Stopień uprzedzeń, agresywnych uprzedzeń antypolskich jest tak głęboki, że mam wrażenie, że wszystkie telewizje amerykańskie są głęboko propolskie na tym tle. To jest ten poziom, powiedziałbym, zakłamania. I tego się nie da zrobić 5 filmami teraz. Po prostu no, Polska musi odegrać swoją rolę historyczną wbrew tej propagandzie. Ale oczywiście róbmy co możemy, tylko nie liczmy, że przemożemy całą tę, jak to się dzisiaj mówi, narrację, dość jednolitą na temat Polski. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głęboki, mądry wykład. Panie profesorze, czy można poprosić? Bardzo proszę. Jeśli ktoś ma książkę, możemy tu podpisać. Nie ma problemu. Wspaniałym Zagończykiem był najpierw w Konfederacji Barskiej Kosakowskiej. Szymon. Tak, Szymon. Tak, oczywiście.